Marzec się zaczął, się wziął i zaczął, więc anegdota o marcu. Dariusz o marcu. Scenka z Łęczny. Przy jednym stole siedzą najważniejsze osoby w pionie sportowym. Franz Smuda, jego asystent Dariusz Marzec, Zdzichu Kapka, bingo Franz Smuda, Zdzichu Kapka w jakiejś roli, Welo Nikitowicz, Łukasz Stupka. Smuda opowiada jakąś historię, wtrąca się Marzec, który nie zgadza się ze staniem swojego szefa, a Smuda wpada w furię. Ziemniak, zamknij mordę. Ziemniak, ryj. Masz koryto, więc wpierdalej. Nastąpiła niezręczna cisza, nikt z siedzących przy stole nie wie co powiedzieć, a Ziemniak, taką ksywkę ma Marzec, zgodnie z poleceniem Smudy zajął się jedzeniem. Smuda tylko syknął. Patrzcie jak wpierdala. Jak świnia, a przynajmniej posłuszny. Straszna jest ta anegdota. Franciszek Smuda to nie jest anegdota, to jest dręczenie. Tak. Dariusz Marzec się odwinął swoim piłkarzom w Podbeskidziu. Tak. Trochę to trwało, ale się odwinął. Nazwał ich sabotażystami, ale to do tego przyjdzie. Ale szczerze mówiąc, ja wiedziałem, że Dariusz Marzec to jest ziemniak i ta ksywka została wymyślona przez Franza Smudę. Ale myślę, że to wystawia dość umiarkowanie pozytywne świadectwo Franciszkowi Smudzie. Przypomnijmy jednemu z najlepszych trenerów ostatnich kilku dekad w Polsce. Ale znowu, czy my nie wiedzieliśmy, jaki jest Franciszek Smuda w relacjach międzyludzkich z całym światem, ze swoimi zawodnikami, współpracownikami. Drużyna Dariusza Marca, zapisuje się do niej. Ja może niekoniecznie, bo ta drużyna już praktycznie przestaje istnieć dzisiaj prawdopodobnie, najpóźniej po weekendzie. Dariusz Marzec nie, już chyba jest zwolniony. Tak, już? Tak już się wydaje. De facto. Marzec jeszcze się nie zaczął, a już się skończył. Taki tytuł dał Szymon Janczyk na Weszu. Bardzo ładny tytuł, Szymonie. No tak, to prawda. Natomiast też jest, uważam, że w starciu z Franciszkiem Smudą dobrze jest być po tej drugiej stronie, zazwyczaj, jeśli chodzi o takie relacje międzyludzkie. Ale sprytnie... I mowę polską. I mowę polską też. Sprytnie uciekłeś od tematu środowych spotkań. A długo się wydawało, że podczas dzisiejszego spotkania będziesz głównie się litował nade mną. A się okazuje, że to... Byliśmy wczoraj w Warszawie. Byłem nawet bardzo, bardzo zmęczony. Tak, przedwczoraj. I szedłem sobie spać ze świadomością, że Widzew jest w półfinale. A wstałem i nie był. Tak było. Bo tak już mówię, dobra, to już jest końcówka, to już idę. Naprawdę musiałem już iść spać. Ja powiem ci szczerze, że to była dla mnie wielka sinusoida ten wieczór, bo początek meczu Stali Mielec z UKS-em oglądaliśmy razem w samochodzie. Tak. Było mi naprawdę głupio oglądać mecz UKS-u z Kubą. Muszę wam przyznać, że czułem tak, Stal strzela pierwszą bramkę. Nieuznana. Chwila później. VAR nieuznana. Chwila później. Gol, VAR, tym razem uznany. I co chwilę... słuchaliśmy raczej tego meczu niż oglądaliśmy, jak się coś zdarzyło to poglądaliśmy i tylko docierały do nas takie krzyki jak kolejna znakomita akcja Dołańskiego, ŁKS, co oni robią? Nie było żadnej sytuacji, kiedy coś pozytywnego by się działo dla ŁKS. I najbardziej mi się podobało, że tak, jadę i czuję ze strony Leszka takie, jak widzę, że Leszek czuje się nieswój, tak? Czuję się winny trochę tej sytuacji, że jest mecz, ŁKS jest obtukiwany, ja siedzę obok, prowadzam to, że to jest taka sytuacja trochę niezręczna. Ale równie niezręcznie czuł się Żarek. Jak Michał Mokrzycki strzał gdzieś z 30 metra, no taki zalążek okazji dla ŁKS-u. To jest świetne hasło. Taki sygnał tego, że może jednak nie wszystko... W takiej sytuacji wyciągasz kartę. Impuls. Dał impuls. Ale widzisz. Ale zalążek okazji powinno się przyjąć. Dojechaliśmy do domu. Ja przyszedłem chyba... tak z 15 minut straciłem, bo akurat wtedy szedłem z samochodu. 60 minuta i się wszystko odwraca. My strzamy gole, też nieuznane, to prawda. Tworzymy sytuację, tam jest kurczę walka, jazda na... Mówię, kurde, blade, inny mecz. Mówię, to ja nie wracam do samochodu, już nigdy więcej oglądają w samochodzie, bo UKS naprawdę fajnie wyglądał w tej końcówce. I z tych trzech goli to wydaje mi się, że jeden to tak...
Można było uznać. No. Jakby Żerek był na warze, to by uznał, tak mi się wydaje. Ale że był ktoś, kto... Ale spokojnie teraz puszcza, to 3 punkty i nadzieja odżyje. Bez wątpienia. No i wtedy trochę mi się humor poprawił. Mówię, kurczę, już się spodziewałem, że naprawdę jesteśmy na takim poziomie, że Stal nas rozjedzie 4-0 i do końca sezonu już będą takie wyniki. A wtedy może być ciężko. No ale ta druga połowa, mówię, okej, jak na standardy, które przyjąłem do oceny UKS-u w tym sezonie, czy w tej rundzie, to nie był mecz taki, po którym miałbym się załamać. Wręcz przeciwnie, mówię sobie, kurde, może w pierwszej lidze to część z nich jeszcze coś ogarnie. No i potem był Widzew z Wisłą. No szkoda mi tej pucharowej przygody. Myślę, że naprawdę była szansa, żeby Widzew, no nawet taki finał Pucharu Polski dla Widzewa, to byłoby niesamowite święto. Dla całego klubu, dla kibiców, dla całego, naprawdę taki mocny, mocny sygnał, że gdzieś na tej drabinie powrotu, według oczywiście widzewskich, no bo Widzewie pełny powrót będzie, jak Widzew będzie w półfinale Pucharu Europy znowu. To będzie, że wtedy wrócił. Tak? Więc na tej terminie powrotu finał Pucharu Polski na przykład byłby już takim znaczącym kamieniem. Ja muszę przyznać, że zazwyczaj nie jestem jakiś zawistny i nie wiem, nie boli mnie, że Widzew się utrzyma w Ekstraklasie, czy że nieźle gra w piłkę, czy że w pewnym momencie tam się ocierał gdzieś o górną połowę tabeli. Szczególnie, że to wyrokowałeś. Za kadencję. To było potwierdzone twojej znawskości. Tak, eksperckość bardzo mocno. Eksperckość. I zazwyczaj mnie to nie boli, ale przy zwycięstwie w Pucharze Polski by mi serce pękło. Na pół. Tak? Bo jednak inaczej się siedzi w gównie, jak wiesz, że obok siedzi sąsiad i też jest w tym gównie. No dobra, okej, no wy trochę lepiej, my trochę gorzej, ale generalnie Łódź od 30 lat to jest żelana piłkarska, no od 25. I jak sobie siedzisz te 25 lat, także no my trochę wyżej czasem Widzew trochę wyżej, ale generalnie i tak z góry mogą na nas patrzeć takie kluby jak Piast Gliwice czy Raków Częstochowa. Już nie. Raków już nie, bo jest Szczynakiem. No to jest swobodnie z tą myślą. A jak patrzyłem sobie, jakie zespoły awansowały do półfinału i widziałem, że Widzew prowadzi w 119 minucie meczu z Wisłą Kraków, to doszło do takiego otoczenia mnie, tak jak czasem w polityce, że otaczasz kogoś z prawej strony tak mocno, że już stajesz się lewicowcem, stajesz się anarchistą. I u mnie też ten brak wiary w to, że cokolwiek dobrego mnie czeka w tym sezonie, już był tak intensywny, że siedziałem przed flash scorem w 119 minucie i wierzyłem, że Wisła wyrówna. Mówię, bo co mi zostało? Naprawdę, już mi zostało tylko wierzyć, że Wisła wyrówna w 119 minucie. Nie wystarczyło ci to, że jeden z twoich ulubionych klubów, więc Raków Częstochowa, dostał 3-0 w wazon od Piasta Gliwice, który ostatni raz 3 gole strzelił, jak jeszcze grał, to, jak jeszcze prowadził tę drużynę Radosław Latal. To jest takie otarcie łez, ale jak w tym memie gdzieś ocierasz łzy dolarami, to takie rublami, gdzieś jakąś taką bardzo słabą walutą. To nie to samo. Okay. Natomiast tutaj fakt, że Wisła dwukrotnie w doliczonym czasie, jeszcze w tej okoliczności, ten nieuznany gol przez to, że... Damian Kos, Paweł Patrzu znowu ładnie napisał, że jeśli Damian Kos uzna w środku nocy, że jednak trzeba doliczyć parę minut, to niech nas zbudzi. Niech da sygnał. Niech da impuls. Tak. No to było jakieś na otarcie łez, że dobra, spokojnie. Jeszcze sąsiad na razie nie wychodzi z tej obory, w której siedzi się 25 lat jako łódzki futbol. Nie czuję się winny, że jestem taki zawisny, bo czasem trzeba w świecie kibicowskim. Nie jakoś bardzo intensywnie, ale pod tym kątem naprawdę nie mogłem się z tym zmierzyć. No jeśli chodzi o dzieje zawiści, to dziś czytałem też taki przyczynek do dyskusji o zawiściach krakowskich, gdzie zdaniem niektórych, trudno powiedzieć, kibice, kibole, deweloperzy, biznesmeni, szmuglerzy, jeśli chodzi o niektórych sympatyków krakowskich klubów, to w zasadzie układa się tam ten biogram trochę jak u bałkańskich poetów. Jest tam bardzo dużo wpisów z bardzo różnych parafii. W każdym razie, dzieje zawiści, że Wisła, jak Szarksi mieli Wisłę, to były golasy. Jak im się udało milion wyprowadzić z klubu, to było nic. Bo Krakowia milionami, no to wiesz, to tak po prostu. Coś... Ale jak się ma 180, tak? Ile tam było? Czy tak kilka razy powtarzałeś te kwoty? 60 w hurcie, 180 w detalu. No wiadomo, że żeby to 60 z hurtu zamienić w 180 w detalu, to trzeba mieć dosyć dużo ludzi, którzy no będą ekspedientami w tym biznesie. W tej szalonej przedsiębiorczej machinie. Jeśli jakimś cudem nie wiecie, o co chodzi, to już mówimy. Narkotyki. Dojdziemy do tego. Krakowi trzeba poświęcić trochę czasu w tym temacie, tak. Bo no to nieco dzień się zdarza. Jak to jest możliwe, że
kibicowanie nie polega tylko na oglądaniu meczów i cieszeniu się z bramy, tylko też jest jakieś inne czasami tło. Ja nie mogę, nie rozumiem. Ale to rzadko. Ale najfajniejsze jest jednak, znaczy najfajniejsze. Najfajniejsze, już idźmy w to. Raków się przewrócił, ten głupi ryj rozwalił na piaście. A wiesz, kiedy to się wszystko skończyło, ten dobry Raków? Nie, na odejściu Marka Paprzyma. No. Na tym, jak Raków przestał wysyłać dziennikarzom laptopy. Mm. Ja sprawdzam codziennie. Tak. Sprawdzam paczkomaty. Nie ma. Nie przestaje ma. Przychodzić. Już myślałem, tak, dobra, to tu sobie, jestem w połowie, wiesz, płytkowania? Tapetowania. No powiedzmy, no, chcę łazienkę zrobić w płytki, tylko zamiast płytek w laptopie z XCOM, tylko takie dobre, gamingowe. No jestem w połowie i przestali wysłać, co mam teraz zrobić? No. Co mam teraz zrobić? To przestaję mówić pozytywnie, bo byłbym w stanie, bo to nie, Raków, problemy przejściowe, to drużyna zaraz odpali. Tam jest dużo, tam jest dobry miks. Jest jakość, jest młodość z doświadczeniem. Dawid Szwarga, to jest wciąż tak samo dobry trener, jak wtedy, gdy ogrywał Aris Limasso, gdy ogrywał Karawa. On nie zapomniał Grubanowa przez kilka miesięcy, jak się trenuje, więc dajmy mu czas. Ja jestem w stanie to wszystko powiedzieć. Za skromną kwotę kilku laptopów, żeby dokończyć łazienkę. Ale nie dostałem ich, więc będę dzisiaj mówił krytycznie o Rakowie. Strasznie się XCOM opierdziela. Ja nie wiem, no. Wszystkie laptopy chyba poszły na szkoły. A gdzie dla dziennikarzy sportowych? Przy czym ja uważam, że to też jest część przyczyn kryzysu Rakowa Częstochowa. Tak? Bo piłkarze przywykli do tego, że otwierają, że jak mają taki, nie wiem, gorszy humor, jakoś, no, nie wiem, pada, no otwierają sobie, o, pochwały dla mnie tutaj. Tak. Tu są pochwały dla mnie. O, komisja ligi anulowała mi 5 czerwonych kartek. Bo jestem z Rakowa. No tak, zapomniałem totalnie. No tak. O, prawie połamałem nogę, koledze, ale jestem z Rakowa. No, przegrałem 0-3, ale dziennikarze mnie chwalą. Fajnie. A jestem z Rakowa. Uciszyłem Stanisławi, nie zapominajmy o tym. Więc to też zadziałało. Nagle przestały płynąć laptopy, przestały płynąć pochwały. Oczywiście, i maszyna się wszystko, maszyna się wysypała. Tak, kimszczychy i piasek. Kiedy mówicie, że dziennikarze sportowi są niepotrzebni, to macie rację. Ale nie da się ukryć, że maszyna Rakowa zatrzymała się właśnie w ten sposób. I o tym sobie długo porozmawiamy, bo Raków Częstochowa to jest świetny temat teraz. Ponieważ Raków jest... Witam w dupie i zapraszam. Tak jest. To jest program Tetrycy. Ja bym, wiesz, jak się przedstawić? Ja bym się chciał przedstawić jako transfer poniżej 500 tysięcy euro. Takie Raków miał tylko robić, ale nie zrobił. Miał w planach. Transfer za 500 tysięcy euro to jest nasz sufit. Chyba, że się pojawi na rynku transferowym Drachal, albo Oviedo, albo Jebał, albo... Raków miał tak mało pieniędzy w tym sezonie, że aż sprowadził belgijskiego dyrektora sportowego, żeby on nie wydawał żadnych pieniędzy. No bo po to sprowadzasz belgijskiego dyrektora sportowego, żeby siedział i układał jęgę w swoim pokoju, nie robienia niczego. Kto ma większe rozeznanie na rynku takich budżetowych transferów niż belgijski dyrektor sportowy? On doskonale wie, kto w Lechii Dzierżoniu się wyróżnia, gdzie, pod który kamień zajrzeć, żeby z tego Pniówka Śląskiego wyciągnąć coś. Oczywiście. Ja sprawdzałem ostatnio transfery belgijskich klubów. Głównie to są wypożyczenia z FK Nowy Pazar, Słowacy 35+, tacy już, no już... Już na schyłku jednak, nie? Bo jest wielu Słowaków 35+, które dopiero zyskują, prawda? A tutaj są ci schyłkowi Słowacy. No i tak mówisz, Pniówek i tym podobnie. Koło, koni, te okolice. Tak. To ty też chcesz się jakoś przedstawić? Ja jestem transfer poniżej 500 tysięcy euro. Ja bym chciał być transferem jednak napastnika. Bo znowu jest, nie uwierzysz, ale czytałem oczywiście u Maćka Wąsowskiego. Serdecznie pozdrawiam, Maćku. Czytałem co nieco o kłopotach Rakowa Częstochowa i to jest po prostu bingo. Już nawet nie brak napastnika, ale kłopoty przy sprowadzeniu napastnika. Konflikty wewnętrzne. Nie wiem, sztab chce kogoś, kto nie strzela, a dyrektor sportowej skałki znajdzie kogoś, kto strzela. Piękna jest ta saga. Wielbiam w ogóle, jak w tej sadze, 3 dni temu, chyba tydzień wcześniej, Maciek mówił, że no, znaleźli kilku napastników. Podajemy wam listę napastników, których ma na radarze Raku. Żaden nie strzela bramki. Tam chyba jeden case strzelił, ale to nie jest pewne, bo nie ma nagrania z tego meczu. Ajajaj. No wesoły temat ten Raków. Wreszcie wesoły. To jest dobrze, bo to jest sprawiedliwe. Kryzysy biednych
nie są czymś szczególnie efektownym. Tak, czasem to tak nawet tak głupio. Tak, no, tak. Kurde, znowu tym zagrożeniem zastanawiam, co oni mają. Mniej, nie, mają tyle punktów CLKS, tylko ligę niżej. No to tak głupio, no i ci kibice już się wycierpieli. A no, Rakowa? Oczywiście, Raków miał dopiero co najlepsze czasy w swojej historii i to o kilka poziomów nad. Raków, kibice Rakowa przeżywali coś, czego szczerze mówiąc nie sądzili, że kiedykolwiek przeżyją. Piłkarze Rakowa, no ile tam jest, 40, 50? Tak. To jest elita w Polsce. No. Więc ich kryzys jest interesującym przypadkiem, cokolwiek mówić. To jest po prostu interesujący przypadek, gdy komuś naprawdę dużemu przestaje wychodzić, a wciąż teoretycznie na stole są wszystkie składniki, by to wychodziło. I to jest przypadek Rakowa-Częstochowa, dlatego warto go drobiazgowo omówić, a kto chce się przy tym uśmiechnąć, to my nie zakazujemy. To może, bo taka jest piłka. Tak, ale widzę tych wszystkich Lechitów, znaczy widzę, no czytam po prostu ich tweety, Lechitów, Legionisty. Swoje. Tak, w Rakowie źle się dzieje, no nie. Ajajaj. Ojej. A tyle mieli pieniążków na transfery, a tacy byli mądrzy. Nie to co my to głuptasy, a tamci byli mądrzy. Golasy, głuptasy. Golasy, głuptasy, dobrze, że się pojawił ktoś, kto ma pieniążki. Nie pieniążki. Know-how. Tak. No a co? A to które tam już inni miejsca mają macie? Pieniądze, tradycje, mamy know-how. Ej, dobrze. Raków Częstochowa, ale będą też inne tematy. Będzie Wisła, Górnik Zabrze, nawet może się pojawi Tomasz Podstawski. Słyszałeś to? Co ci powiem? Nie. No i będzie Dariusz Marzec, będzie Górnik Zabrze, który nie płaci, ale może zapłaci. Będzie również przeprosiny Gonzalo Fejo. A, tak. Gonzalo Fejo wystąpił w programie. Wybacz mi, naprawdę. Wybaczcie, będzie długi odcinek, ale działo się wszystko. Nawet był Michał Probierz u Krzysztofa Stanowskiego, ale nic nie powiedział ciekawego przez 2,5 godziny praktycznie. No, szkoda. Szkoda. Tak. Dobra, program Tetris. Dobra, Raków Częstochowa, noga się pominęła. Piłkarska Polska już rozgrzewa się. Tak, będziemy teraz żartować z Rakowa. Będziemy teraz obrażać Raków. To jest ten czas. No niestety, tak to jest. Jak bardzo dobrze ci idzie, bardzo długo, to rośnie grono osób, które nawet nie życzyły ci źle wcześniej. Nie. Trochę ich wkurza. No. A wiesz co? Pod naszym Q&A, gdzie sukcesywnie odpisuję na te liczne komentarze i na wszystkie odpiszę, był komentarz kibica Warty Poznań. To jest właśnie bardzo fajne, że Lech i Warta się tak lubią. Jest taka sympatia. Ale uważam, że jeśli Warta nagle miała jakiegoś gigantycznego sponsora i zaczęła walczyć o mistrzostwo, koniec zgody. Tak. Tak to jest. Tak, to by się raczej... No tak też jest z Raków. No tak, Raków generalnie zaczął ludzi trochę wpieniać. Trochę wpieniać i to jest w sumie trochę nawet smutne, bo mnie też wpieniał w wielu momentach, że trochę za dobrze im idzie, trochę za dobrze tam się dzieje, trochę za bardzo to jest wszystko poukładane. A niedobrze, bo on wpienia tak naprawdę korzystając z dobrodziejstw swojego kibica bardzo bogatego. I trudno jest to zrównać z sytuacją, gdy oszałamiające sukcesy na rynku odnoszą kluby, które mają na przykład jakieś niemoralne wsparcie. W taki sposób jak Dinamo Zagrzeb w Chorwacji, albo w taki sposób jak niektóre kluby wojskowe w okresie, kiedy wojsko było bardzo silne, albo tak jak wtedy, kiedy przejmujecie oligarcha, który dorobił się na handlu fajkami dla dzieci w Rosji. Jest taki przypadek w Grecji. I to są wszystko rzeczy, czy nie wiem, czy jakiś państwowy moloch, jak na Węgrzech niektóre kluby, czy jak niektóre kluby poza Węgrami, ale sponsorowane przez węgierską firmę MOL. I wtedy możesz mówić tak, no to jest nie fair. Albo tak jak PSG we Francji. To jest nie fair. Jak to jest, że my, Monako, biedacy, którzy mają tyle co nic praktycznie w Monako, to my musimy rywalizować z PSG, za którym stoi cała fortuna naftowego państwa z Bliskiego Wschodu. I wtedy okej, okay, to trochę możesz tak, że nie, no to niesprawiedliwe, bo financial fair play, bo tutaj jakieś inne tego typu pierdoły. A z Raków korzystam na tym, że jego kibic jest bogaty i bardzo kibicuje. Ma know-how, jest bogaty, chce ten klub prowadzić i trochę czułem się źle momentami nawet, że mnie tak bardzo wpieniał Raków, bo wszystko tam grało, to nie było tak, że Michał... Znaczy, generalnie wiesz, to trzeba pamiętać, odsiać takie emocje naturalne dla kibica, że przed chwilą byłeś mocny, a teraz pojawił się jakaś nowa siła w tej grze. Od tego rzeczywiście Raków w wielu miejscach po prostu... To nie jest tak, że wszystkie pochwały, które zebrał Raków Częstochowy, były dzięki temu,
że dziennikarze sportowi odkryli myszy optyczne dzięki X-Comowi. Że wcześniej te kulki, nie wiem czy pamiętam, to trzeba było wyjąć, pamiętam. Wyczyścić, tam się zbierał. To wykałaczką albo było... taką zapałką. Tak, tak, tak. I tutaj nagle mysze optyczne, mówi, Jezus Maria, muszę coś dobrego o rakowie napisać. Raków. Ale że są bezprzewodowe myszy? Jeszcze tego nie wiem. Normalnie na akumulatorki. Nie, nie musisz kabla? Kabel mi się jak przetarł, widzisz? No. No ty, nie no, ale bieda. No nic dziwnego, że rakowo. No, wszystkie nie... barwy są. Ja nie mogę. Gdzie jest moja nowa mysz? Rakowie. Nie no, raków. Ogarnij się. Leszek nie ma myszy. Co to ma być? No, ja wszystkiego się spodziewałem. Były też powody, żeby ich chwalić, że mówią, o, można. Można wyszukać, znaleźć zawodnika. Można to... A nawet, Kuba, można śmo. I tamto. Tak było, jak ktoś powie, można śmo i tamto. Kurde, dużo się udało. Brawo. I takich rzeczy było rzeczywiście też sporo, jeśli chodzi o te pochwały. Natomiast naturalna jest, jak mówię, ta niechęć kibiców. Oczywiście ona musi być trzymana w jakichś sensownych... Ale no, pewne negatywne emocje też napędzają futbol. No, futbol to emocje. Tak to jest, tak to jest. Wiadomo, że to nie może być jak jakieś kradzieże szalików i tak dalej, to po prostu żenujące, tak? Chyba przy finale Pucharu Polski. No to jest po prostu słabe. Ale to, że wiesz, że jest jakaś pompka przed meczem, trochę szyderki i tak dalej, no to jest potrzebne. Tak, szczególnie, że Raków wdzięcznym tematem do żartów był momentami. Tak jak wtedy, kiedy już wspominaliśmy, że 5000 euro to jest taka górna granica. Chyba, że pojawią się 4 okazje na rynku transferowym, żeby wydać więcej. Natomiast Raków czym imponował przez ostatnie lata? Raków od 2016 roku, od sezonu 2016-2017, przez 7 kolejnych sezonów, jeśli dobrze liczę, podnosił sobie poprzeczkę. Na takiej zasadzie, że najpierw zajmował jakieś miejsce w drugiej lidze, to w sezonie późniejszym robił awans. Potem zajmował w pierwszej lidze jakieś miejsce, ale w kolejnym sezonie już robił awans. Potem w Ekstraklasie zajmował jakieś miejsce, potem poprawiał to miejsce, a jak już wydawało się, że mógł dojść niemalże do ściany, kiedy włączył się w walkę o mistrzostwo i zdobył Puchar Polski, to w następnym sezonie po prostu został mistrzem i zaliczył finał Pucharu Polski. I było jasne, bo równocześnie też podnosił sobie poprzeczkę, jeśli chodzi o Europę. Najpierw była tam chyba jedna z pierwszych rund, potem już doszli do tej ostatniej, no i wreszcie teraz zagrali w fazie grupowej. Więc ten rozwój był praktycznie niepowstrzymywany w żaden sposób, nie było tam żadnych przystanków, cały czas było sezon w sezon, wyżej, 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 pod każdym względem. I doszli trochę do ściany, bo cele na ten sezon, żeby podnieść sobie poprzeczkę w stosunku do tego, co było rok wcześniej, to byłby po prostu dublet i faza grupowa europejskich pucharów, czyli coś, co się nie udało nikomu od chyba czasów Legii w Lidze Mistrzów, tak sądzę. Albo nawet i dalej trzeba było się cofnąć. Więc to nic dziwnego, że Raków w pewnym momencie musiał trochę się cofnąć, albo trochę się zatrzymać, bo nie da się rosnąć w nieskończoność w takim tempie, w jakim rósł Raków. Chyba, że jest się długie publicznie. Chyba, że jest się długiem publicznym. Albo Orlenem. Chociaż tak. Teraz to już nie wiadomo. Ale... Teraz już nie. Jak zmienili te nazwy burgerów, jak wczoraj zobaczyłem, o, gorzej, gorzej jest. Nie no. Za Obajtka hawajski burger był. Był jaki był, ale był hawajski burger. Tak jest. Tyle się znam na polityce. Wiem, że wcześniej hawajski burger był, teraz go nie ma. Jest jakiś spoko burger. Odebrano. Kto wymyśla spoko burger? Wczoraj rozmawialiśmy o tym z Kubą. No tak. Spoko burger. To co za cool burger? Fajny burger? Nie, no to, nie, to się nie godzi. Proszę władze Orlenu o to, żeby zainterweniowały. No i Raków nie mógł rosnąć w nieskończoność, ale jednocześnie nie spodziewałem się, że będzie to wyglądało tak, jak wygląda w tym sezonie. Moim zdaniem ważny aspekt jest taki, o którym być może czasami zapominamy, że jeśli chodzi o łączenie fazy grupowej europejskich pucharów z ligą, to rzadkością jest moment, w którym to się udaje. Bo patrząc na od tamtej Legii w Lidze Mistrzów, to mieliśmy albo brak fazy grupowej, bardzo długo, dla jakiegokolwiek polskiego klubu, albo Lech Poznań walczący w fazie grupowej Ligi Europy i walczący z Podbeskidzią o cenne ligowe 3 punkty, ostatecznie chyba 11 miejsce w tabeli. Potem była Legia, która była w fazie grupowej Ligi Europy, ale jednocześnie w strefie spadkowej. I Czesław Michniewicz musiał zabrać na Piast Gliwice tych, co będą strzelać karabinami do przodu, a nie w jego plecy. I zakończył się na 10 miejscu. Dopiero Lech Poznań Johna van den Broma udanie to połączył. Połączył przygodę europejską z tym, że zakończył na podium ligowym, więc to było coś wielkiego w jego wykonaniu. Więc patrząc z tej perspektywy, można było trochę przewidywać, że skoro Raków jest absolutnym noworyszem, skoro Raków jest żółtodziobem, debiutantem, jeśli chodzi o fazę grupową europejskich pucharów, to może nie być gotowy na to, żeby w lidze osiągać takie sukcesy, jak osiągał dotychczas. Tylko
Raków zrobił dużo, żeby połączyć. Ma kadrę na 3 fronty i to nie jest... Nie, nie ma kadry na 3 fronty. Inaczej, no. Na 8 frontów. Właśnie. Tam jest 40 piłkarzy. No właśnie, jest bardzo dużo piłkarzy, bardzo dużo dyrektorów sportowych. To w tym bezustannym rozwoju Rakowa-Częstochowa też w pewnym sensie robi wrażenie, że tam nie było momentu takiego, że gdzieś sobie pomyśleli, okej, dobra, może i Robert Graf nie jest najlepszym spośród dyrektorów sportowych, ale jest dobry, więc go zostawiamy. Nie. Tam zawsze jak była opcja, żeby gdzieś dobrą śrubkę zmienić na bardzo dobrą, a bardzo dobrą na celującą, to to po prostu zwyczajnie robiono, bez patrzenia na jakieś sentymenty. Ale wiesz, czego wrogiem jest lepsze? Wiem. Lepsze jest wrogiem dobrego. Lepsze jest stałość. Tak. Cię tworzę różne dziwne słowa, które nie istnieją. Przepraszam bardzo. Stałość jest. Konstans. Zawsze w modzie jest przeprosić polonistkę. Konstans. Przepraszam. Więc Raków ulepszał, dokręcał te śrubki, zamieniał dobrych zawodników na bardzo dobrych, potem bardzo dobrych na jeszcze lepszych. Aż w końcu jeszcze lepszych na chujowy. Tak. I to podobnie z trenerem. Albo przyszedł na ilość. No i co? I mimo tego wszystkiego, mimo to wziął Raków i już dupa zbita. Już nie będzie lepszego sezonu niż poprzedniego. Nie, no ten Piast Gliwice, 0-3 w trąbę. Straszny wstyd. Wladan Kowaczewicz. Straszny wstyd. Który powiedział, że ja po każdym meczu to płaczę, a nie widzę tego u wszystkich. Puchary, wiadomo, że faza grupowa to wielki sukces dla Rakowa, ale ten mecz z Atalantą, straszny wstyd. Straszny, straszny wstyd. Z juniorkami, straszny wstyd. Wejście w ligę, straszny wstyd. Żenująco gra Raków Częstochowa na wyjazdach. Ja to sprawdzę jeszcze raz, ale to jest szokujące, jak nisko jest Raków Częstochowa. Dla pewności się upewnię, korzystając, polecam wam ten portal, FlashScore. Dużo ciekawych danych na żywo. Kamery są tu na żywo cały czas na tym i powiem ci tak, na wyjeździe Raków jest 14 drużyną ligi. Aha. 14. Beniaminkowie i Korona Kielce. To jedyne drużyny, które grają gorzej na wyjazdach od Rakowa. Zagłębie Lubin gra lepiej na wyjazdach. Zagłębie, które Raków powiózł piątką. Radomiak, Warta Poznań. Radomiak, który aktualnie jest memem, gra dużo lepiej na wyjazdach niż Raków Częstochowa. Stal Mielec, nawet nie ma o czym mówić. Stal Mielec. Mój Boże. Jagiellonia. Pamiętasz te sezony, kiedy Jagiellonia nie wygrywała żadnego meczu na wyjeździe? Pamiętam. A teraz Raków jest po prostu wyjazdowym memem. To jest jedna z najgorszych drużyn w lidze, jeśli chodzi o grę na wyjazdę. 20 bramek stracili, tyle co Ruch Chorzów na wyjazdę. Śmiech na sali. Nikt się... To jest to, co kiedyś, Kuba, mówiłem, że Rakowa nie lubiano już wcześniej, przed tym sezonem. Czego jesteś dowodem? Ale nie lubiano, to mocne słowa. Ale mimo wszystko go szanowano. Teraz przestaje się szanować po prostu ten klub. To jest bardzo częste, jak klub idzie, rośnie w siłę, staje się mocny, no i jest nielubiany. Właśnie to jest związane, to jest, nawet nie jest koszt, to jest po prostu efekt uboczny twojej siły, twojego wzrostu. Ale wzbudzasz szacunek. Czy kibic Barcelony, który nie lubi Realu, no nie lubi Realu, ale raczej odczuwa do niego szacunek, do siły tego klubu, do tego, że to też jest ważna część historii Barcelony, te mecze z Realem, tak? A w tym momencie Raków, no memowieje, no to jest mem, 40 piłkarzy, po co jest ten Jakub Myszor? Po co on tam przyszedł? Drachal strzela hat-tricka, nie ma dla niego miejsca, bo jest jeszcze 8 innych zawodników. No ja nie wiem, no ta kadra jest skonstruowana, dla mnie bez sensu kompletnie jest ten zespół. Gramy z Rakowem u siebie. Jest szansa. No to co się. No co, jest szansa. W końcu mecz, w którym jesteście faworytem. Dwa mecze tej wiosny, w którym będziecie faworytem. Teraz spuszczą i z Rakowem u siebie. Oczywiście. A, jest 16 punktów. To już było dobrze. Wladan Kowaczewicz. Trochę tak. Też to, o czym mówisz. Z mojej strony tak to wyglądało, że to najgorszy mecz Rakowa, od kiedy tu jestem. No. Nie wiem, co jest tego powodem. W tym spotkaniu nie było ambicji, nie było widać energii. Zawsze będę dawał z siebie wszystko dla tego klubu. U mnie widać każdą emocję po meczu, ale u niektórych niestety nie. To jest największy problem, że gramy bez ambicji. I dalej. Myślę, że trener może zebrać drużynę, ale to nie trener przegrał mecz. Przegraliśmy my, piłkarze na boisku. Trener ze sztabem nam wszystko przygotowują jak najlepiej, dając z siebie 100%. Straciliśmy bramki po stałych fragmentach gry i to jest brak szacunku do ludzi, którzy pracują w klubie. To na pewno najgorszy mecz, odkąd jestem w Rakowie, to nie może się powtórzyć. Bo to też zwraca uwagę. Sztab. Ja sobie porównałem, pisząc, polecam w ogóle mój środowy tekst, możecie go sobie przeczytać, albo możecie posłuchać teraz, jak opowiem, co z nim zawarłem. Porównałem sobie zdjęcia ze skarbów kibica Rakowa Częstochowa. Chyba sezon 2021, coś w tej okolicy. W każdym razie Raków już w Ekstraklasie. Na fotce z prezentacji chyba tam, nie wiem, 30 zawodników
i 9 osób w strojach sztabu szkoleniowego. Potem dwa sezony później już tak mniej więcej proporcja 15-30 i teraz na tym najświeższym 17 osób w koszulkach. Ja słyszałem, że jest specjalny aneks, taki osobny album z osobami ze sztabu Rakowa Częstochowa. Tak. On ma tyle samo stron, co skarb kibica wszystkich pozostałych drużyn. Ja widziałem w przeglądzie sportowym. Śląsk Wrocław na 4 stronach, Legia na 4 stronach, Raków 8 stron, bo 4 strony to są nazwiska ludzi pracujących. Muszę zastanawiać się po prostu wszystkich mieszkańców nie zmieścić, żeby wyrównać sztab Rakowa. To prawda. Więc i zresztą tutaj Wladan to mówi. Skoro w tym konkretnym momencie mówi, że to jest brak szacunku dla ludzi w klubie, bo gole po stałych fragmentach, no to zdaje się mówić, robiliśmy to. Panowie, robiliśmy to, a wy żeście to olali, bo musieliście to olać, skoro w taki sposób tracimy gole. Więc to jest moim zdaniem bardzo taki jasny i ważny sygnał ze strony samego piłkarza, że... Bardzo ważnego piłkarza, że ten kryzys to nie dotknął. To nie jest tak, że Dawid Szwarga dostał, jak to na piłkawce było, dostał firmę po ojcu. No i niestety, jak to młody, co odziedziczył firmę po ojcu... No kupił Ferrari i się rozbił ten Ferrari i tyle było z firmy ojca. To nie do końca tak wygląda, bo kryzys jest zwyczajnie dużo głębszy, dużo bardziej skomplikowany, dużo bardziej złożony, bo tak naprawdę trudno tu nawet wskazać jakieś takie, że dobra, Szwarga winowajca, usuwamy go, no ale duża część problemów ci pozostaje w tej drużynie. Pozostaje ci Kowaczewicz, który mówi, że tam ci nie mają ambicji, pozostaje nie, ci... To jest bardzo mocny, dawno nie słyszałem takiego zarzutu w ogóle. To moim zdaniem musi być, Kuba, jakoś podkreślone w ogóle, że Wladan Kowacewicz zarzuca brak ambicji swoim kolegom. Że w szatni Rakowa ona jest bardzo duża, bo tam jest bardzo dużo piłkarzy. Jest otwarta dyskusja, że niektórym się chce. Wiesz, to jest ciekawe, bo to jest zwykle największy frazes, że komuś się nie chce, że ci nie walczą, ale takie słowa są frazesem, gdy wypowiada je ktoś z zewnątrz drużyny. Losowy kibic. Bo nie jesteś w stanie powiedzieć, czy okej, czy to, że on tutaj nie wjechał w ślizgiem, może było decyzją, że nie gramy w ślizgiem. A gdy mówi to ktoś z szatni, to takie słowa mają znaczenie, przestają być frazesem, tylko stają się bardzo poważnym sygnałem odnośnie, słowo klucz, zgnilizny w szatni. Ach, tak. To słowo jeszcze się pojawi. To jest bardzo ważne. Słowo klucz odnośnie Rakowa Częstochowa. Patrzę sobie na tą kadrę. Staram się zjechać do zawodników, którzy na Transfermarkcie są warci mniej niż 1 000 000 euro, ale już mi się zmęczył palec. Co, ja wydrukowałem sobie szatnię, znaczy skład Rakowa, ale brakło papieru w Łodzi, żeby wszystkie te nazwiska pomieścić. No kurczę, blade. Nie, nawet jak musiał to przeczytać tak szybko, tylko zawodników z wartością powyżej 1 000 000 euro, to by mi to zajęło kilkanaście dobrych minut. Ja naprawdę ja nawet nie wiedziałem, że niektórzy zawodnicy są nadal jeszcze w kadrze Rakowa. Daniel Szalongowski, on naprawdę jest? Nie jest wyłożony nigdzie? I w ogóle? Nie wiem, no Matej Rodin, no jest dużo naprawdę. Wspomniany przez ciebie Jakub Myszor, Sachinowicz, bramkarz, który jest następcą. Nie no, tam naprawdę jest tyle. Kamil Pestka, ja pierdykam. Ty wymieniasz i jak ligowy All-Star. Pestka, Carlos, Otieno, Plavsić, Giancarlo Silva na przykład. De facto mogą walczyć o jedną i tę samą pozycję. Pestka, Giancarlo, Plavsić, Otieno. Patrzę sobie na tych, którzy mogliby z Koczerginem rywalizować. Masz Koczergin, Jebała. No, a dalej już widzisz, dalej już są ciężary, bo dopiero jest Drachal. Peter Barat, kurde, o tym zapomniałem. Bartosz Nowak, Marcin Cebula. No nie, jednak jest po prostu. Tam piłkarze nagle się pojawiają, oni pączkują, wiesz. Tak, a tutaj właśnie nam się pojawił nowy wonderkid z Węgier. Tak po prostu, przejazdem. No. Patrzysz na tę kadrę, potem patrzysz, no dobra, to może dyrektor sportowy wziął i zawalił. No ale dopiero co było, że kurczę, przychodzi Harry Potter do nas i będzie teraz czarował. No jego jeszcze nie da się ocenić. I nie da się też go skrytykować za mocno, poza tym, że zaczął od manewru kongijskiego i piłkarze, których wziął z Kongo, nie złapali się do Polonii Bytom w drugiej lidze. Trzeba było ich wypożyczać gdzieś. Znaczy chyba ostatecznie skończyli w drugiej lidze, ale nie w Polonii Bytom. I widziałem sporo słów krytyki, że to po to ściągaliśmy go, żeby ściągał gości, którzy nie rokują, ale to taki drobiazg w sumie w jego wykonaniu. Co patrzysz, Dawida Szwargę? Nie, Sonnego Hitela. Ach, zapomniałem. No, na razie nic ciekawego nie gra. No właśnie, więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o Dawida Szwargę, to wiadomo, że zarzuty też są dosyć grube wobec niego. Stracić szatnię. Dobry argument wobec trenera. A czy jest ktokolwiek, to kogo nie wolno teraz krytykować? Znaczy, wiesz co, no, trzeba do tego przejść, Kuba. Tweet Michała Świerczewskiego, czegoś takiego dawno polska piłka nie widziała.
A Raków to na pewno. To jest coś historycznego, co zrobił Michał Świerczewski na Twitterze. Michał Świerczewski był często bardzo aktywny, potrafi być na piłkarskim Twitterze, ale to był naprawdę mocny strzał. Brak zaufania do całej drużyny, do trenera, do piłkarzy, do całego projektu Raków Częstochowa. Takie totalne rozgoryczenie, takie wiesz, upublicznienie czegoś, że widać, że w Michale Świerczewskim gotowało się od miesięcy, to już jest po prostu, wiesz, taki krzyk frustracji, czyste emocje, czyste wkurwienie. Michała Świerczewskiego. No, jak to kibic. Za to zresztą zawsze będę go szanował. Nawet kiedy będę źle życzył Rakowowi, to Michała Świerczewskiego będę szanował jako brata po szalu. Innym szalu, ale brata. Tweet brzmi tak. Niestety staliśmy się ligowym średniakiem. Nie ma sensu się oszukiwać. To nasz najpoważniejszy kryzys od 2016 roku. Zebrałem wtedy trochę doświadczeń. Spróbujemy tą sytuacją zarządzić. Do tego 2016 przejdziemy. To jeszcze tu wtrącę, że generalnie jeśli chodzi o to, co się dzieje teraz z Rakowem i te wyniki i gra, bo myślę, że chyba nawet jeszcze wyniki by były do przełknięcia, gdybyś sobie wytłumaczył, że no właśnie to jest sezon łączenia ligi z europejskimi pucharami. Tak, że wiosną już nie łączą. No właśnie. No, że to swoją wiosną drogą, ale... to jest sezon łączenia kadrą 40 piłkarzy Ekstraklasy z Pucharem Polskim, ani jeden front, ani drugi nie wychodzi. No właśnie. Piast 3-0, bez jest w ogóle zmiecienia. No ta gra, nie? Bo gra, ja to, tak. Gra jest były takie mecze, kurczę, Rakowa, no żeby daleko nie szukać. No z ŁKS-em u siebie, kiedy Raków wygrał 1-0. No ŁKS tam był, naprawdę był porządny. No. A mecz ze Stalą? No. Wiesz, dlaczego Raków przegrał z Piastem? Bo jeszcze próbował zrobić atak pozycyjny w Mielcu. Ciężko jest łączyć mecz w Gliwicach z próbą zawiązania ataku pozycyjnego w Mielcu. To są różne miejscowości, różne boiska. Nawet co prawda taki... Raków ma kadrę na to, żeby na obu tych boiskach wystawić skład będący faworytem takiego meczu. Nie, te sztywne czynniki, takie najprostsze, no 25 straconych goli przy 17 Śląska. Świetne, mocne okienko zimowe. Ja mówiłem, że moim zdaniem no Raków no wygrał to okienko. Takich zawodników, jakich sprowadził. No to rzeczywiście był poważny impuls również finansowy rzucony, żeby tu powalczyć o mistrza. No to jest ewidentne dla mnie. Przypomnijmy, nie będziemy przypominać, bo tu, jest Erik Otieno, no jest wcześniej jeszcze Cnacz, kurde, zapomniałem, że tutaj jest przecież jeszcze nowy Muci, jeśli chodzi o rodzaj chorwacki Wonderkind, on już jest wart 100 milionów. Nie, no ja pierdykam, patrzę tam jeszcze z Wartą, no tak, z Wartą też oglądałem przecież. Z Wartą, porażka z Wartą, mój Boże. Warta, w której grał zimą analityk na boisku w jednym ze sparingów. Nie dlatego, że chciał, tylko dlatego, że musiał. I Raków, który sprowadza Erika Otieno, który sprowadza gości, o których nawet dobrze nie... Jakiś Węgier. Sprowadzili jakiegoś Węgra. Ja podasz Kowacewicza, jak sprowadzili na środek obrony? Czasem mam wrażenie, że Raków naprawdę sprowadził wszystkich piłkarzy, którzy są. Nie, widać, kto z ławki wchodzi. Wejście z ławki. Zwoliński, Jebała, Plavšić, Drahal, Arsenić w meczu z Wartą Poznań. Warta Poznań w tym samym meczu wprowadzała Matuszewskiego, Konrada na przykład. No nie, był Tiru, to przepraszam. A Tiro też już. No, jest EP. No nie, jest nawet, proszę, jest nawet 30-letni Jakub Kiełb wprowadzony w tamtym konkretnym spotkaniu. No nie, no źle to wygląda. I nie, trudno, bo jeszcze mnie przekonywało momentami, że Raków albo kontuzję, bo trochę pecha. No bo tak. Iwi Lopez, bo na stoperach, sześciu stoperów, ale pięciu. Tak, był problem, jak Lederman tam musiał grać. No ale to już za nami. No. Ja nawet też sobie to nie jest przypadek tej wiosny, to na pewno. No patrzysz na tę ławkę i naprawdę każdą pozycję masz obsadzoną drugim równorzędnym zawodnikiem. Już nie wspominam o tym, że trzecim też, bo wchodzi od jedno z ławki, a zostaje na niej pestka. A jeszcze jest chyba, kto tu grał? W tym z Piastem? No. A kogo byś chciał? No na tej lewej. No tu jest rozpisany w czwórce. Okay. Jest Arsenić jako lewy, no i potem masz Otieno z ławki i potem jest Pestka, który też może być. Czy jeszcze John Carlos ewentualnie gdzieś tam. Tak. No, wiadomo, mają kłopoty bogactwa. I co, ten 2016 rok, dlaczego Michał Świerczewski go poruszył? Chyba tak, bo to jak wygląda teraz Raków, no to trudno jest omawiać tak naprawdę, bo trudno było wskazać coś, co nie jest problemem Rakowa, bo fajnie by było powiedzieć, Dawid Szwarga out, wchodzi, nie wiem, ktokolwiek i Marek Pawszy na przykład i jest lepiej. Ale to nie jest tak, że Dawid Szwarga jest problemem, bo widać to doskonale przy tym, jak wypowiada się Wladan Kowaczewicz, widać przy tym, jak grają piłkarze Rakowa Częstochowa, jak bronią, jak atakują. Trudno jest zgonić wszystko wyłącznie na to, że Dawid Szwarga ma zły pomysł na tę drużynę. Widziałem nawet, że Rocky na swoim Twitterze poruszył, że być może chodzi o to, że zwyczajnie system, którym gra Raków, trochę się już patrzył, że w piłce nożnej jednak elastyczność jest bardzo ważna. Ta zmiana, ta
Tylko Marek Papszon mówił, że oni cały czas zmieniają ten styl. Też mi się wydaje, że to nie do końca tak wygląda, że są sztywni, nawet biorąc pod uwagę to, że Flash skoro zmienia ich ustawienie co jakiś czas. Zresztą sam fakt, że posiadasz indywidualności, które jednak są trochę inne. Nie wiem, Bartosz Nowak i John Jebała to nie są zawodnicy. Ale generalnie też myślę, że Rocky tu może mieć w tym sensie rację, że wiesz, w jakim spektrum plastyczności będzie poruszać się Raków, nie? Mhm. Że będą zawsze chcieli narzucić swój... Że to nie jest tak, że nagle, dobra, to z Wartą ich zaskoczymy, bo wstawimy autobus we własne polegane, tak? To jest wciąż jakieś tam zmiany, ale w ramach pewnego czegoś, co może być już przewidywalne. Z jednej strony tak, z drugiej strony Arjen Robben na ten sam zwód nabierał 20 lat. I tak mają czym zaskoczyć, to ich nie tłumaczy w żaden sposób. No, szczególnie kiedy masz takie indywidualności z przodu, bo to jest chyba taki, jeśli miałbym wymieniać wszystkie zarzuty wobec Rakowa, to wydaje mi się, że to jest najbardziej poważne, bo ja znam tych piłkarzy, widziałem ich wielokrotnie, widziałem ich mecze, widziałem ich zagrania pojedyncze, widziałem w jaki sposób są w stanie indywidualnym błyskiem przesądzić o losach skupienia, tak jak John Jebała. Nawet Kital Jebała, nie? Jak różni piłkarze. No i no widziałem Jebałę w Śląsku Wrocław. Widziałem wielokrotnie, jak potrafił przesądzić o losach spotkania. Widziałem Bartosza Nowaka w Górniku Zabrze. Widziałem tych zawodników. W Rakowie też Bartka Nowaka. No tak. Koczerchin był w pewnym momencie najlepszym piłkarzem ekstraklasy. Najlepszym. I trudno mi uwierzyć, że to jest tak, że o, bo Dawid Szwarga powiedział, że mi już nie robił różnicy. Że trochę za dużo strzałem tych goli i za fajne mam driblingi, więc teraz... Dawid Szwarga kazał mi źle grać. Więc teraz robię to inaczej. I to widziałem też w środowisku takim około trenerskim, że to też zaczyna wybrzmiać coraz mocniej, że doszliśmy trochę do ściany z tym przypisywaniem roli trenerom. Tak, tak. Że to naprawdę nie jest tak. Królowie marynetek, nie? Tak, że to nie jest tak, że Dawid Szwarga siada, pyk, tu przestawiam ręką, tu szach. A tutaj Dawid Szulczek odpowiada, tak, a ja uciekam. Tu ma taką opaskę na prąd i po prostu jak porazi prądem, spada, to ten piłkarz ma tam biec. I spadem siedzi przy linii bocznej. Więc to tak nie wygląda. Jeśli chodzi o budowę kadry, to już o tym wspominaliśmy. Jeśli chodzi o to, jak zarządzanie emocjami tych zawodników, bo jesteś ściągany do Rakowa, liczysz na to, że o, na trzech frontach sobie pogramy z zasłużonymi zespołami, chyba że akurat wejdzie Rossi, przyjaciel pana trenera, Dante Bergamo, to jednak nie. No a siedzisz na ławce ostatecznie. Jakub Myszor, co on tam robi? Dawid Drachal, wonderkid. No teraz akurat grał z Piastem. Też nie za wiele pokazał. No ale tutaj jakby to można zostawić, bo tych problemów jest na tyle dużo, że nie da się ich zamknąć takim krótkim wskazaniem. Guilty. Tak. 2016 Michał Świerczewski nawiązał do tych, którzy nie pamiętają, do czasów przedpapszunowych. No i właśnie. I myślę, że musimy przeciąć, bo ten... Tak, bo to jest bardzo ważna data i słowo zgnilizna. I duży temat. 2016. Piękny rok. Bo... Byłem młodszy. Przeczytać film był pierworodny. Nie, byłem wtedy we Francji. No to nie taki piękny. Ale pierworodny przyszedł na świat już po Francji. Także wtedy druga połowa była piękna. Druga połowa. Ty byłeś naczelny wtedy, nie? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie mieliśmy wtedy naczelnego. Nie, bo Ćwonki był we Francji, tak? Mogłem być naczelnym. Istotne. To wtedy raczej Ćwonki był szefem i dyrygentem. Natomiast Łódzki Grup Sportowy. Trzecia liga. Desperacka walka o utrzymanie w tej trzeciej lidze. Przez kilka minut pachniało czwartą ligą z powrotem, kiedy Wiktor Putin nam strzelił gola na 1-1 w meczu z Energią Koźnice. Ale i tak nie byliśmy najbardziej nieszczęśliwym narodem już świata. Najbardziej nieszczęśliwym narodem świata byli jak zwykle Serbowie, a tuż nad nimi byli ludzie Rakowa. Ludzie Rakowa, Michał Świerczewski był już w Rakowie kilka lat i wciąż nie mógł opuścić chyba drugiej ligi. Tak jest. Drugiej ligi i w tamtym to sezonie znowu armia zaciężna, piłkarze z ekstraklasy, nawet sam potężny pan piłkarz Dariusz Pawlusiński. Błażej Radler, nie zapomniałem. Błażej Radler, taka ekipa. I dostali 1-8 w wazon od GKS-u tych. To jest interesujące, że to był drugi sezon w drugiej lidze, gdzie były już mocarstwo ambicje. Tak. Bo pierwszy sezon w drugiej lidze z mocarstwem i ambicjami to był sezon 2014-2015, jeśli dobrze pamiętam. Znaczy generalnie z tego co pamiętam, no to już jakiś czas próbowali, wiesz? Jeszcze Zabrzęczka były tak, mniej lub bardziej śmiało, nie? No w trzeciej lidze też były, ale to był ten sezon, kiedy Raków był już
faworytem, tak, tak można to określić. I ten, płacił mnóstwo. Ten poprzedni sezon, 14-15, był pod wieloma względami kluczowy. Tam przegrali chyba na finiszu, to, nie? Tak jest, bo to było tak, że walczyło awans cztery ekipy, natomiast na dwie kolejki przed końcem Raków prowadził wraz z Zagłębiem Sosnowiec, mieli chyba po 54 punkty. Tam był potem peleton, 53 punkty, kilka drużyn, ale no generalnie mieli pole position, można powiedzieć. I przed sobą mecz, dwa mecze z dwiema drużynami ze środka tabeli, które już o nic nie walczyły. To był Nadwiślan Góra u siebie oraz chyba Rozwój Katowice na wyjeździe, albo jakiś inny zespół, nie chcę tutaj już zmyślać. I sytuacja wyglądała tak, że ten Nadwiślan Góra u siebie, to był taki mecz praktycznie, no wygrywasz, masz 57 punktów, 58 wystarcza do awansu. Jak się, niezależnie od tego, jak się ułożą te inne wyniki tak naprawdę. I z tym Nadwiślanem Góra Raków dostał 0-4 na własnym terenie. U siebie? Na własnym terenie przy dopingu 3650 widzów, więc to jakby pokazuje, jak ważny to był mecz. Bo w drugiej lidze mieć 3500 widzów na meczu w Częstochowie, no to się zdarzały takie mecze w Ekstraklasie, gdzie Raków miewał takie frekwencje w tym sezonie pierwszym w Ekstraklasie. Więc tam była... Pierwszym to w Bohatowie byli, nie? No tak, no to przepraszam. Ale w Częstochowie chyba też się zdarzały frekwencje poniżej 4000. I robisz taki mecz, mega pompkę i dostajesz 0-4 w pędzel. I potem oczywiście na finiszu Raków zdołał wślizgnąć się do baraży. I to jest chyba dobre określenie, wślizgnąć się. Z Siarką Tarnobrzeg to był mecz. Wojciech Rejman strzał w 90 minucie gola na wagę zwycięstwa dla Rakowa. I dzięki temu zwycięstwu Raków gra w barażach z Pogonią Siedlce. I Raków z Pogonią Siedlce przegrywa. Znaczy de facto są dwa remisy, 1-1, 2-2. Nie wiem, czy tam nie było już szampanów gotowych. Przed tym dwumeczem z Pogonią Musiały być. Musiały być, bo Pogoń Siedlce na 100% nie była faworytem, patrząc tak, na to, jakie składy wystawiły. I naprawdę tam były szampany, było naprawdę głupio im później z tymi szampanami. I to był sezon 2014-15 zakończony nieudanym podejściem do meczów barażowych. Nie było rewolucji jakiejś przepotężnej. Radosław Wnuczkowski, jeśli dobrze pamiętam, pozostał na stanowisku szkoleniowca. Nie było też rewolucji, jeśli chodzi o sposób budowania drużyny. Nadal to były bardzo mocne nazwiska, jak na poziom drugiej ligi. Nadal to była gigantyczna pompka, nadal to była finansowa przewaga. O, zdecydowanie. To był klub płacący pieniądze na poziomie, no nie wiem, przynajmniej środka tabeli pierwszej ligi. A rywalizował między innymi z takimi mocarzami jak Wisła Puławy, Znicz Pruszków. No. Zagrać rundę w Zniczu i kończyć karierę, bo już stać się na Wyspę Galapagos. Tak. I był to oczywiście sezon, kiedy Okocimski KS Brzesko wycofał się po rundzie jesiennej, a Zawisza nie otrzymał licencji na grę w pierwszej lidze. Wiesz, dlaczego Lewandowski akurat zrobił karierę? Bo jak zagrał z Niszu, to już miał finansowy komfort do końca życia, już nie musiał się spinać. Bez presji, tak jest. Tak właśnie było. Nadwiślan Góra spadł w tym sezonie. Najpierw w sezon wcześniej Raków pogrążył, a w następnym spadł. No i w tych okolicznościach Raków nie doczłapał się do baraży nawet. Na finiszu ligi w kwietniu, przegrywając z GKS-em Tychy u siebie 1-8. 1-8, klub z finansową przewagą. To tak jakby, nie wiem, Wieczysta teraz w swoich rozgrywkach przegrała gdzieś 1-8. No to się nie godzi. To się nie jesteś w stanie tego ogarnąć umysłem, że bo jak jesteś gdzieś na dole, no okej, może się zdarzyć jakiś 0-7, 1-8, Ruch Chorzów jak spadał, to też przegrywał w takich wymiarach. Okej, ale w momencie, kiedy jesteś potentatem napompowanym pieniędzmi, który zmierza do awansu i wyłapujesz 1-8 u siebie w czapę, no to jest dramat. To ja nie potrafię sobie tego wyobrazić nawet. Dobrze, całe szczęście, że Raków był zagrzebany i niewiele osób się o tym dowiedziało. No i to jest, widzisz, Michał Świerczewski nie nawiązuje tutaj datą do kryzysu w pierwszym sezonie Ekstraklasy. Mhm. Nie nawiązuje do kryzysu, kiedy po jesieni Raków miał szansę na mistrzostwo, to chyba była w drugim sezonie i miał słabe wejście w rundę i de facto stracił wtedy nadzieję na Mistrzostwo Polski. Nie nawiązuje takich chwilowych kryzysów w Ekstraklasie, tylko nawiązuje do czasów apokaliptycznych. Do czasów przedpapszunowych, do czasów, kiedy Raków Częstochowa słynął, uwaga, to ważne, z bycia klubem, który zajebiście przepłaca swoją kadrę i nic z tego nie ma. Klubu, który kilka metrów przed dotarciem do toalety nie dowozi. Z tym się wówczas kojarzył Raków mimo kosmicznych pieniędzy. I z tym kojarzy się Raków w tym sezonie. A natomiast mnie tu jeszcze niezwykle ciekawi ta analogia papszunowa, że no ostatni raz, kiedy mówiliśmy o Rakowie bez papszuna, to był 2016 i teraz też mamy czasy
bezpaprzonowe w Rakowie. Zgnilizna, hasło, które jest tu bardzo ważne, to wypowiedział Marek Paprzon, gdy pierwszy raz wszedł do szatni Rakowa Częstochowa. Namówiony przez Michała Świerczowskiego, żeby to wziął. Wszedł i zobaczył, że z tej szatni nic nie będzie. Że to jest duże nazwiska, duże budżety, duże CV, ale tu się kompletnie nie zgadza. To trzeba zaorać. Interesująca jest ta chronologia, bo tak? To był sezon i to jest moim zdaniem też istotne w kontekście tweeta Michała Świerczewskiego, że 2016 przyniósł sporo doświadczeń, które teraz może wykorzystać. W 2016 sezon zaczynał Radosław Mroczkowski, potem przez chwilę drużynę prowadził Krzysztof Kołaczyk, potem prowadzili ją wspólnie Krzysztof Kołaczyk i Przemysław Cekarz. Ale się nie układa raz, bo to jest tu widać, jak Michał Świerczewski zbierał doświadczenia, bo powiedzmy, że niektóre rzeczy, jakie mają właściciele w klubach ekstraklasy, uczą się na swoich błędach już w ekstraklasie i my je widzimy. Widzimy, jak Piotr Rutkowski wypuszcza Iwana Djurdjewicza na pole minowe i widzimy, że Piotr Rutkowski się uczy na naszych oczach w świetle kamer. Michał Świerczewski miał ten komfort, że uczył się zagrzebany w drugiej lidze, że może to niedobrze, że jest czterech trenerów w sezonie, z czego jeden to jest tandem trenerski Krzysztof Kłaczyk, Przemysław Cecherz i oni jeszcze nie do końca się dogadują. Według tego, co przed chwilą powiedziałeś. Patrzę na skład. Skład w meczu z GKS-em Tychy przegranym 1-8. Carlinhos z dziesiątką. Mateusz Bissi. Wchodzący z ławki. Peter Hofericza. A, sprowadzony Słowak. Oczywiście, jakżeby inaczej. Urodzony w Żylinie. A wiesz, że Balda pracował gdzieś mniej więcej wtedy w Rakowie? To nie wiedziałem. Ja powiem, no, sprawdzę to. To jest ciekawy kontekst chyba. On był sprowadzony z Tatranu Liptowski Mikulas, ale miał przeszłość w Różęborku, a nawet w Dunajskiej Stredzie. No to nie. Oczywiście byli starzy wyjadacze typu Adrian Klepczyński, Błażej Radler, wchodzący z ławki wspomniany przez ciebie Dariusz Pawlusiński, Piotr Malinowski, bo zawsze był, to czemu miałoby go nie być wtedy. No i to był skład, który mierzył się między innymi z Marcinem Radzewiczem z GKS-u Tychy i przerżnął 1-8. I Marek Papsul w rozmowie z portalem Football Face, do czego dotarłem pisząc mój środowy blog, właśnie użył tego sformułowania, które moim zdaniem jest bardzo mocne. Jest wręcz takie, jest takie, że w bardzo złym świetle stawia tych ludzi, którzy zbudowali kadrę Rakowa w tamtym okresie. Bo Marek, porażka z GKS-em Tychy miała miejsce 9 kwietnia, 1-8. Bodajże 18 kwietnia Marek Paprząt zameldował się w Częstochowie. Czyli podejrzewam, że mecz już oglądał. Widział to pewnie z trybun. Bo no niekoniecznie, niekoniecznie. No ale ten proces rekrutacji był długi, więc Okay. Podejrzewam, że... Nie wiem. Wiem, że wtedy Marek Paprząt miał dużo obowiązków, na przykład w szkołach. No tak, ale był już w trakcie negocjacji, bo w 9 dni na pewno tego nie wynegocjowali, skoro tam były 3 tury rozmów z psychologiem między innymi. Marek Paprzyn wchodzi do tej szatni i wspomina to tak. Szatnie trzeba było wyczyścić do spodu. Zgnilizna co chwilę wyłaziła na wierzch. Co chwilę dochodziło do spięć. Pojawiają się tam też takie słowa jak leserzy, lenie, przerost ambicji, ego. Tak, dużo różnych bardzo bolesnych słów się pojawia. Wtedy Marek Paprzyn wchodzi do takiej szatni i robi czystki. Słuchaj, jeśli Marek Paprzyn teraz wróci do Rakowa, no ma doświadczenie z takimi sytuacjami, jakie zastanie w tym momencie w Rakowie. No słuchaj, wszystko co teraz powiedziałeś, rewelacyjnie, że Kuba przypomniałeś dokładne słowa. Jeśli wsłuchać się we Wladana Kowacewicza, to właśnie to w tym momencie jest problem. Oni... Zwykle już w takim momencie, Kuba, jak jest kryzys w dużym klubie, anonimowe źródło donosi, że trener stracił szatnię. Trener nie przykłada się do swoich obowiązków. Tu tego nie ma. Tu jest tylko i wyłącznie, że szatnia tak... Wiesz, to jest trudna szatnia. Sprowadzasz Jebaha, gwiazdę z poprzedniego sezonu Ekstraklasy i on chce grać. Zawsze. A nie być gościem z rotacji. Może być gościem z rotacji na początku, ale po takim czasie w tych wszystkich zawodnikach może się rodzić jakaś frustracja. To jest bardzo trudne do pogodzenia. Ja się nie wiem jak jest. Nie chcę zarzucać, nie będąc w tej szatni, nie wiadomo czego. Ale z tego co mówi Wladan, z tego co widzimy, istnieje niepokojąco duża szansa, że rzeczywiście nie wszystkim tam tak samo zależy na dobru Rakowa, że rzeczywiście jest tam sporo zgnilizny, złej krwi między piłkarzami a sztabem, z najbardziej oczywistego nawet powodu, że nie wszyscy grają tyle, ile by chcieli. A tam wszyscy chcieliby grać w pierwsze skrzypce, bo tak jest ta szatnia skonstruowana. No, sama gwiazda na gwieździe. A Marek Paprzon potrafił to pogodzić, bo ja jestem pewien, że Dawid Szwarga może być świetny taktycznie, ale czy jest tak silną osobowością, jak Marek Paprzon, żeby pogodzić te wszystkie
talenty, że no, nie wiem, może jest, no nie mam wiedzy, ale no, to jest bardzo trudne. W sezonie 2016-17, wliczając wypożyczenia, Raków na przestrzeni dwóch okienek transferowych, letniego oraz zimowego, pozbył się 36 piłkarzy. No to jeśli teraz się pozbędzie tylu, to zostanie mu jeszcze skład na, drugie tyle. Skład na ekstraklasy, spokojnie. Aż byłem w szoku, bo tak przewijałem, mówię, nie, znaczy ja na pewno wpisałem, że to jest jeden sezon, ale tak, na Transfermarkcie jest sezon 2016-17. Oczywiście 30 sprowadzonych, Mazan, Sołowiej, Czerkas, Tomasz Margol, legenda w niektórych miejscach, Tomasz Wróbel. Czerkas też legenda. Oziębała, Tomasz Petrasek wtedy przyszedł. Tak. Świetne okienko w ogóle, patrząc nawet po samych nazwiskach. Maciej Płaszewski, Tomasz Loska wypożyczony, Jakub Łabojko wypożyczony. Także sporo ciekawych nazwisk się tam przewinęło. Natomiast jeśli chodzi o zgniliznę, odeszli między innymi Powrusińskim, Mielcarz, Radler, Okińczyc, BC, wspomniany wcześniej Carlinho, Maksym Kowal, Holik, Sabiło, paru wypożyczonych. No 36 out, 30 in, to jest dosyć ciekawa cyfra, jeśli chodzi, nawet cztery cyfry, jeśli chodzi o tamto okienko. Jestem ciekawy, czy Michał Świerczewski w swoim twecie zamieścił ten trop, a jestem ciekawy, czy on też tak to postrzega, że nie, no panowie, tu się zrobiło bagno. No tak, tylko że bagno, tylko to bagno jest nieporównywalnie droższe. No, nieporównywalnie droższe. Bez wątpienia. To bagno kosztuje miliony euro. A dochodzi aspekt, moim zdaniem niedoceniany, że jest nowy dyrektor sportowy. Cały czas. I już dochodzą do nas suchy, znaczy do nas nie, do Maćka Wąsowskiego. Do Maćka Wąsowskiego weszło, dochodzą suchy, że są spiny na linii Cardenas-Szwarga. A nie wiem, czy z jednej strony Dawid Szwarga ma tak mocną pozycję, żeby sobie dyrektorem sportowym zarządzać, bo Marek Papszun miał taką pozycję, że mógł nawet Markiem Śledziem, jednym z największych autorytetów szkoleniowych w Polsce, zarządzać w pewien sposób. A Marek Papszun miał taką pozycję, że kwestionował niektóre decyzje Michała Świerczewskiego i mówił mu o tym wprost. Tak, więc nie wiem, czy Dawid Szwarga ma tak mocną pozycję, a jednocześnie nie wiem, czy pan Cardenas ma tak mocną pozycję, żeby sobie wchodzić na ścieżkę wojny z kimkolwiek. No ale z drugiej strony, jak sprowadzasz Cardenasa z Belgii, to nie po to, żeby nic nie robił. Z drugiej strony też, jak sprowadzasz Owieto ze Szwecji, to nie po to, żeby odpadać z Piastem Gliwice 0-3 Pucharze Polski w ćwierćfinale. Na poziomie, gdzie jeszcze Wisła Kraków gra normalnie dalej. Więc oczywiście to taki głupi przytyczek. Ale jeszcze nas będzie Wisła reprezentować w pucharach. W tym się zdziwił. W ogóle to robisz, taki... Ja lubię, jak drugoligowiec gra w pucharach. Ja też w ogóle to jest scenariusz taki futbolowy bogów, nie? Tęsknię. Wisła Kraków robi europejskie puchary, ale nie robi awansu do ekstraklasy. Wisła Kraków łączy... Jak wychowywają baraże z pierwszą rundą eliminacji? Chciałem, że się nakładały. Tak, no słuchajcie, mamy tutaj bardzo ważny mecz z Motorem Lublin, ale mamy też mecz z Nowym Pazarem w eliminacjach do Ligi Konferencji, czy Ligi Europy nawet, bo nie wiem, czy Puchar Polski to nie jest ta bardziej premiowana ścieżka. No to jest, baraż Wisły to jest już 6 czerwca, to wiesz, to... No, krótkie urlopy chłopaki będą mieli, bo to wiesz, 6 czerwca już trzeba w Europę gnać. No bo to jeszcze dobrych parę dni, no tak koło 10 czerwca jest finał baraży. Ale wiesz co, bardzo mi się cieszył, bo biorąc pod uwagę, w jakiej lidze będzie grał UKS w przyszłym sezonie, jeśli Wisła też będzie w tej lidze, a będzie musiała łączyć ligę z pucharami, jestem w stanie sobie wyrazić. Wiślacy, cele na ten sezon, awans do ekstraklasy, faza grupowa. Jest w porządku, Kuba. 20 czerwca jest dopiero losowanie, także Wisła ma trochę spokoju. Luz. Zagrają te baraże i mogą czekać na losowanie rywala. Dobrze, ale wracając, tak. Wracając do Rakowa. No chyba musi przyjść Marek Papszun i zrobić czyszczenie. No przykro mi, ale ja nie wierzę, żeby Michał Świerczewski nie dzwonił do Marka Papszuna. Pamiętasz te głosy o rozstaniu? Że do końca Michał Świerczewski chciał, że Marek Papszun został. Że proponował mu dużo większe pieniądze. Że wciąż nie uważał, że to jest ten moment na rozstanie. Nie w momencie mistrzostwa, nie w momencie awansu do Ligi Mistrzów, żeby pewnie było Marek jeszcze rok. Marek jeszcze rok, mamy teraz szansę na Ligę Mistrzów. Zostań. Tylko Marek Papszun no chciał zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Ale zapomniał, że nie zna się z Cezarym Kuleszą. Że nie zna się z Cezarym Kuleszą tak dobrze, jak Michał Prawierz. Duży błąd Marka Papszuna. To jest błąd Marka Papszuna.
mógł najpierw poznać się z Cezarym Kuleszą, a potem dopiero podejmować takie decyzje poważne. Ja jestem ciekawy, bo są powroty trenerskie, które odpalają, ale są też powroty trenerskie typu: słuchajcie, mam dobry pomysł, mam tu komputer, on mi wypluł Ireneusza Mamrota właśnie. No, i wtedy wypala to nieco mniej. Tak, ale dużo większe zaufanie miałby jednak Marek Paprzyn teraz wracając niż Ireneusz Mamrot wracający do Jagiellonii, która razem z Ireneuszem Mamrotem wracający do Jagiellonii wróciło wielu piłkarzy Jagiellonii. Dariusz Szczykier okazało się, że nie jest już tak w dobrej formie. Tamten pomysł Jagiellonii na to, że słuchajcie, weźmy tych chłopców, co tu zrobili Puchar Polski 8 lat temu, może to odpali. Był nie do końca przemyślany. Raków, wydaje mi się, że Marek Paprzyn tak mocnej kadry, jaką ma teraz Raków, nigdy nie miał. Myślę, że spojrzałby na to, wyrzucił część piłkarzy, ale generalnie to on bez transferów jakichkolwiek to była najmocniejsza kadra Rakowa. Kurczę, tak układa to się. Pamiętam, to jest najmocniejsza i droższa kadra Rakowa. Mocniejsza niż wtedy, kiedy miał ją Paprzyn, kiedy robił mistrzostwo i tak dalej. Tak. Trochę się to układa w powrót Marka Paprzyna. Tak, ja chciałbym tego. Cardenasy, Oviedo, to wszystko wywrócić. Ja tu sam. Jesteś mi w stanie, Kuba, opowiedzieć, jak wyglądałoby pierwsze wejście Marka Paprzyna do szatni Rakowa, tej obecnej? O, żmije! Z takim kijem długim. Dezynsekcja. Albo fakira sprowadził z Indii i typ wchodzi przed Markiem Paprzynem. O, tańczą żmije, dobrze. Nie, widzę tak. Tak się zastanawiałem, ci piłkarze Rakowa, o co tu chodzi z tego? A niektórzy nagle się tak poruszą. Marek Paprzyn, wszystko wtedy. Tak, pierwsza preselekcja zrobiona, dobra. Ci, co tańczyli do poganiacza drzwi. Powiedz mi jeszcze, Kuba, pierwsza rozmowa Marka Paprzyna z Dawidem Szwarką. Po powrocie. Słuchaj, szwagier, zostawić was na minutę. Młody! Wikipi i Wisripi. Młody. Tak, miałeś przypilnować, że nie Wikipi. A tu wykipiało. Ale mimo wszystko ja się zastanawiam trochę, bo to jest jeden scenariusz, wiadomo, który jest urokliwy, jest fajny, jest narracyjnie spoko, że trzeba zrobić czyszczenie, bo ci co są, to są leserzy, bez ambicji i tak dalej. Natomiast jest też drugi scenariusz, który moim zdaniem wcale nie jest taki jakiś bardzo nieprawdopodobny, bo Raków nie ma straty 100 punktów do bezpiecznego miejsca. Nie jest 100 do zera. Chociaż ten mecz z Piastem był jak trochę tak. Trochę był jak 100 do zera, ale jestem w stanie uwierzyć, że impuls popłynął z samej góry, że nie musi Marek Paprzyn przychodzić z zakładem deratyzacji, żeby w ogóle szatnia nadawała się do jakiegoś względnego uczytku. Przejechał Marek Paprzyn i będzie walczył z tym wielkim odkurzaczem. O, wciągnął Kardynasa wciągnął. Ghost Paprzyn. No właśnie, że to nie jest jedyne rozwiązanie, że może być tak, że to Michał Świerczewski wejdzie z zakładem dratyzacji, szurnie, mocno, tupnie, klepnie i się okaże, że Raków na finiszu zacznie grać tak, jak ma potencjał. Że będzie trenerem? Nie, po prostu wydaje mi się, że jeśli faktycznie przyczyny tego kryzysu są takie, jak wskazuje między innymi Vladan Kovačević, że być może faktycznie Dawid Szwarga powinien jeszcze trochę tutaj pomieszać w tym, co ma, że być może chodzi też o kwestię relacji pomiędzy tym, jak zarządzać aż taką liczbą zawodników o wysokiej jakości, no bo skoro Sonego Kittela wypychasz, no to wiadomo było, że on już pewnie tam chodzi i mędzi. No, on to mówił, że mędzi. No, w tak. Niemieckiej prasie. Myślał, że nikt w Polsce nie zna niemieckiego. I nie czyta pras. U nas już nie ma pras. Tu akurat się miał prawo także, że w gazecie jakieś udzieli wywiadu. Więc jeśli wskazalibyśmy, że to są bardziej problemy, że te inne, takie bardziej ponadczasowe, to są jakieś poboczne kwestie, a te najpoważniejsze problemy są do rozwiązania na poziomie jakiegoś dokręcenia paru śrubek, to ja jestem w stanie uwierzyć, że to da się zrobić jeszcze. Ja też nie wiem, nie jest tak, że całkowicie straciłem zaufanie do Dawida Szwargi, natomiast jeśli będzie Szwarga out, to powiem dobrze. No, tak, generalnie tak. Niech tak będzie, ale nie, nawet jeśli Dawid Szwarga rozstanie się z Rakowem, to uważam, że wciąż mógłby objąć jakiś klub z ambicjami w ekstraklasie. Wiesz, co Raków ma? Co ma? Mecz zaległy. O kurde. Słuchajcie, może już nie grają w Pucharze Polskim, ale mamy mecz zaległy. I cała czołówka, tak. O ja, ale byśmy chcieli mieć mecz zaległy. A czy chcesz jakoś, Kuba, skomentować zdarzenia? Zdarzenia wtorkowe, gdzie tuż po meczu zostali wezwani na dywanik rada drużyny, pan Dawid chyba również, a reszta piłkarzy siedziała w szatni 2 godziny. Tak. Ciekawe, w co grali. I oglądali drugi mecz.
No nie, no interesujące. Znaczy wiesz, to trochę jakby potwierdzające to, co przed chwilą powiedziałem, że być może to nie jest do końca tak, że potrzebujemy Ghostbusters, Ghost Passion, że podczas tego spotkania padło pewnie... Wyobrażam to sobie tak, bo Raków ma też ze sobą spotkanie pod płotem, że wskazówki, których udzielił swoim zawodnikom i trenerowi Michał Świerczewski, nie były jeden do jednego takie same jak te, które usłyszeli pod płotem. Więc tutaj bodźcowanie, kołczowanie nastąpiło z dwóch stron. Jest całe spektrum różnych komunikatów, które utrzymali pod płotem i od Michała Świerczewskiego. I teraz pytanie, co oni z tym zrobią? Bo jestem przekonany, że Michał Świerczewski, który w biznesie jest tak długo, już coś tam o piłce wie. I te rzeczy, które im przekazał, to nie do końca były takie, że dlaczego nie jeździcie na dupach? Trzeba jeździć na dupach, bo jak będziecie jeździć na dupach, to będą punkty, a jak nie będziecie jeździć na dupach, to wtedy nie. I nie zabrał im też koszulek. Natomiast pod płotem pewnie usłyszeli właśnie takie bardziej, że no słuchajcie, no weźcie się bardziej w garść. Rzetelne informacje. Weźcie się w garść, bo wy naprawdę potraficie grać lepiej, bo my jeździmy za wami już od dłuższego czasu i jeździliśmy za wami i były zwycięstwa, a teraz jeździmy za wami i punktujecie na poziomie ŁKS-u na wyjazdach. No nie, bez przesady. Ale punktujecie bardzo, bardzo źle. Więc to są kwestie takie, że na poziomie ŁKS-u na wyjazdach w Ekstraklasie punktuje nawet ŁKS-2. Tak, to jest równy dorobek. Ale wczoraj było blisko. Już było blisko, już było dobrze. A ty nie oglądałeś końcówki, bo byłeś w aucie do siebie wtedy. A widzisz, ci trzy nieuznane gole. Trzy. Hussein Balić nakładką. Żółtą kartkę dostał. Strzelił gola i dostał żółtą kartkę i anulowali mu gola. Taka była chronologia. Dobrze, że nie zdjął koszulki, bo jakby zdjął koszulkę, to by dostał żółtą kartkę za zdjęcie koszulki, a potem drugą za nakładkę. Mamadow tak delikatnie położył ręce na plecach i to było uznane jako popchnięcie i to była druga nieuznana bramka, a trzecia zespalnego. Spalony to jest przeszłość. Oczywiście, ale to widać było przy tej straconej bramce przez ŁKS, że ŁKS-iacy już czasami wierzą, że spalony to już przeszłość. Spalony to nie ma sensu. To jest drużyna przyszłości, można powiedzieć. Tak, przybywamy. Kuba, jeszcze jedna kwestia, Maciek Wąsowski. Maciek daje znać, że najprawdopodobniej kilku piłkarzy wyląduje w rezerwach, więc to będzie w zasadzie ta preselekcja, tak zwane żmijobranie, nastąpi być może w najbliższych dniach i dowiemy się, kto jest uznawany za zgniłe jajo. I też ciekawe słowa z przeszłości Michała Świerczewskiego. Obawiam się pogorszenia wyników. Marek Papszyn jest gwarantem pracy na sprawdzonym i bardzo wysokim poziomie. W przypadku zatrudnienia nowego trenera naturalnie wzrośnie ryzyko obniżenia tego poziomu. Widzisz, długo się zastanawialiśmy. Raków bez Papszuna. Czy to ma szansę odpalić? I trochę tak, a trochę nie. Była faza grupowa. Nie mam zdania, co to jest klasyka. Nie mam zdania. Była faza grupowa europejskich pucharów i mnie trochę denerwuje też tylko takie, że bo Papszun zostawił samograja. To tak nie działa w piłce nożnej. Nigdy. Jakby zamiast Dawida Szwargi był, nie wiem, byłbym ja, to nie pokonał Gurbana Gurbanowa. No niestety, no tak no to nie, wygląda. Gurban że... Gurbanow ograny, to jest duża rzecz, Karabach, odczarowanie Karabachu. Z Kopenhagą niezły mecz, zwłaszcza, że jeszcze żeby to było faktycznie tak, że Raków w tych meczach wygrał jakąś siłą zrywu pojedynczego skrzydłowego w 93 minucie. Ale nie, tam były naprawdę zamknięte mecze taktycznie, momentami naprawdę, naprawdę niezłe też zarządzanie tymi poszczególnymi meczami. Jean Carlos, który w międzyczasie no, potrzebował bardzo dużo pomocy fizjoterapeutów potem. Jedna kwestia jeszcze dla mnie bardzo ważna, o której kulisach wiemy bardzo mało i zastanawiam się, czy gdyby znać te mityczne, tajemnicze kulisy, to czy nie oznaczałoby, że ona waży więcej. Michał Szprendałowicz, bardzo zasłużona dla Rakowa Częstochowa postać, rzecznik prasowy, ale de facto rzecznik prasowy w Rakowie, no to jest figura, która zajmuje się bardzo wieloma kwestiami. Tej zimy odszedł z Rakowa i przyjął funkcję w Lechii Gdańsk. Gdzie Lechia Gdańsk, delikatnie mówiąc, nie ma dobrej prasy, jeśli chodzi o zatrudnianie ludzi od komunikacji, jeśli chodzi o rzeczników. Nie wydaje mi się też, żeby Lechia Gdańsk była w takim miejscu, że byłaby horrendalnie bardziej atrakcyjnym miejscem z punktu widzenia, wiesz, jakichś perspektyw zawodowych i tym podobnych kwestii. I wszyscy mówili, że Michał Szprendałowicz to jest naprawdę gość, który w każdym klubie byłby witany jako mocny sygnał, taki uwiarygadniający. A jednak on odchodzi z Rakowa. Pracownik, który był tam długo, był bardzo dobry, świetnie oceniany i on odchodzi. 6 lutego został zatrudniony. Od tej pory Lechia remis z Szachtarem Donieck w meczu sparingowym. Zwycięstwo nad Wisłą Płock 3-1, zwycięstwo w Pruszkowie 2-0. Więc ja
Ja pamiętam doskonale, jak było, kiedy byłem w ŁKS-ie i wygrywałem mecz za meczem. A jak ŁKS zaczął przegrywać, jak mnie nie było w ŁKS-ie mecz za meczem. Ja wiem, Kuba, ale... Szprendałowicz, ja, to są ludzie w polskiej wizerunku. Tak, ale wiem, czemu ty odszedłeś z ŁKS. A jeśli chodzi o wielkie zagadki polskiego futbolu, to z takich bieżących chciałbym wiedzieć, czemu Michał Szprendałowicz, doskonały fachowiec w swoim fachu, odszedł z Rakowa. Tak, to jest ciekawe pytanie, które zadałeś. Natomiast ja bym dalej szedł w tym kierunku, że to właśnie tego typu ludzie decydują o wynikach. Że się okazuje, że rzecznik prasowy zabrał szczęśliwy amulet. A może i tak, a może i tak. Ale to było piękne. Zobacz, jak wiele rzeczy by się wyjaśniło tak. No nie wiadomo, no grali i nie grają. No. A tu się okazuje, że Szprendałowicz z tajemniczą, szczęśliwą monetą w Lechii Gdańsk. Może nawet zadzwonię do Michała i się też. Tutaj tak, Michał, słuchaj, gdzie masz tę monetę? Pożyczyłbyś się na parę spotkań. Chciałbym, żeby UKS wygrał na wyjeździe kiedyś. No ale możliwe, że Lechii jest bardziej... Tylko wiesz, to można zupełnie poważnie nałożyć na słowa Michała Świeczewskiego, który mówi, że no, w piłce jest mało takich ludzi, wiesz, którzy to ogarniają. A moim zdaniem i zdaniem chyba całego środowiska, Michał Szprendałowicz na pewno jest taką osobą, która ma kompetencje do tego, by pracować w piłce. Co się dzieje, że znajdujesz osobę, która się jest na tym poziomie i już nie ma, i ona odchodzi. Ciekawy w sumie rzuciłeś temacik pod tym kątem. Ale nie mamy żadnych informacji. Zgłębimy to. A chyba, że zapomnimy. Nie. Że zapomnimy to, wtedy nie. Ale to jest moim zdaniem interesujące. Tak, potwierdzam. Na szczęście wkrótce Michał Szprendałowicz będzie mógł powiedzieć przy okazji zwolnienia z Lechii Gdańsk. To licząc średni czas życia rzecznika prasowego Lechii Gdańsk, to już nie wtedy. No by nie, bo AM Lecha zasługuje. No, urzędowanie rzecznika prasowego do tej pory to nie był. To tam nie bili się o miejsce w księdze rekordów Guinnessa, chyba że w tym najkrótszy czas urzędowania. Ale zobaczymy. Co? Tyle? Rakowie? Tak. Życzę Lechi i rzecznikowi wszystkiego najlepszego. Tak jest. Boję się. Zbigniew Boniek. Siódmego wnuka się dorobił. Tak. Gratulujemy. Wielkie gratulacje. W Londynie. Gdy mówię Zbigniew Boniek. Pierwsze, co mi się kojarzy, to, że Zbigniew Gogoś kogoś wy... Jaśniu. Polska piłka powinna iść szlakiem młodych, trudno powiedzieć, czy sportów, ale dla wygody nazwijmy je sportami, które polegają głównie na próbach wyjaśnienia siebie nawzajem. Mhm. Na tak zwanych dramach, spinach, konferencja prasowa. Masz jeszcze jakieś ciekawe... Tak, bo... Możemy dojść do tego, że rzeczywiście te konferencje i te dramy i te spiny będą ważniejsze niż mecze i sobie może to jest piłka na przyszłość. Tylko dramy, spiny, konferencje, obrzucanie się błotem. Ale by to siadło, ale nie? By to siadło. Kamil Kieresz, Marcin Matysiak przed środowym meczem, Stal Mielec UKS i tu go Ale trzeba się nabudować to jakoś, nie? Ten konflikt, bo wiesz, na takiej ewentualnej gali, no to Błaszczykowski, Boniek, no to mógł być main event. Main event, tak się mówi, tak. Wielka gala dram polskiej piłki. Co byś umieścił? Zapraszam czat do sugerowania w komentarzach. Listy. Jakie eventy mogły być? Fajnie Henryk było. Kula kontra Trotuary. Druga walka. Ale no to nie jest walka wieczorna. Tak. Leśnodorski, Mioduski. Walka w formule shotgun. Pamiętasz ten aspekt polskiej piłki? To było piękne. Jak wy nie pamiętacie, drodzy widzowie, to wam przypomnę, że kiedy trwała licytacja dotycząca tego, kto ma wykupić kogo i za ile, to była propozycja przez chwilę, żeby zrobić licytację shotgun. Czyli piszą obie strony na kartce swoją kwotę, za jaką są w stanie kupić udziały tej drugiej strony i kto daje wyższą, ten kupuje tą drugą stronę. Mhm. Czyli Bogusław Świętorowski pisze, kupię Legię od Mioduskiego za 3 złote, a Mioduski pisze, za 4 złote kupię i Mioduski wykupuje Leśnodorski. Jeszcze Leśnodorski kontra... Pytanie o to, czy nie przeszkadza mu współpraca z żurnalistą, który nie wiem, czy oddał w końcu te pieniądze, czy nie oddał. Nie wiem, czy oddał, czy nie. Bogusław Świętorowski udziela wielu wywiadów. Zapraszam, żeby ktoś mu je zadał. Dotyczące żurnalisty. No, to też było ciekawe, ale ta licytacja shotgun to było dobre, tak? Mhm, żeby teraz tak. Naprawdę na jakieś takie paintballowe shotguny się zmierzyli. Walka w budce telefonicznej, widziałeś już coś takiego? O, słyszałem. Walka w budce Knife telefonicznej. Knife fight in a telephone. Tu bym dał może... Kurczę, przychodzą mi same złośliwe rzeczy wobec ludzi, których lubię, więc nie będę mówił o tym, który z dyrektorów sportowych mógłby się zmierzyć na przykład z rynkiem transferowym w takiej budce telefonicznej, ale moglibyśmy tam zmieścić na przykład... Jarosław Królewski, sztuczna inteligencja? Trochę jak... Może ten komputer z Deep Blue? O, to była dobra. Jarosław Królewski kontra Deep Blue. Dobra walka to była, bez wątpienia. Robert Lewandowski, Quake.
pamiętne starcie, teraz mogła być dogrywka. Do tego jeszcze Marek Koźmiński i Cezary Kulesza. Tylko wiesz, jak by wyglądała walka? By była walka w budce telefonicznej, Cezary Kulesza by wszedł, a Marek Koźmiński by nie został wpuszczony. A ja bym chciał, żeby Marek Koźmiński przemyślał, wyciągnął wnioski i podczas najbliższej kampanii wyborczej zamówiona, wyborowa, po prostu cały bagażnik przyjeżdża do tych baronów Podkarpacia. Nawet się z tym nie kryje, nie? Słuchajcie, chłopaki, wiesz, wychodzi w ogóle z samochodu, tak, stawia na stół, po maluchu, wiesz, specjalnie się Marek nauczył tak polewać, nie? Przez rękę polewa, wszystkim baronom, tu, i tym mniejszym, i dawaj sekretarz, fu, do białego rana. Pamiętaj jak ten tir Coca-Coli, tylko dać tak wybory PZPN, taki tir, wiadomo co w tirze. Tak, jak Coca-Cola. Za kierownicą Święty Mikołaj Marek Koźmiński, wiadomo, pasażer, no bo nie może. Marek Koźmiński się nauczył piosenek nawet. Facetosina. Zaśpiewałem sobie tam, nie, hej soko, nie wiem co się śpiewa teraz przy alkoholowych posiadłach. Może się śpiewa. Też nie wiem, ale wiem, że Cezary Kulesza. Za błędy, może Rynkowski. A, tak. Pijmy za błędy. Za młodzi na sen. O, tak. Za starzy na grzech. My. I w Polskę idziemy. W Polskę idziemy też. Tak. W Polskę idziemy, drodzy panowie. Znaczy, biorąc pod uwagę też no, przeciętny wiek. Działacza. Działacza lokalnego, no to też mogą być piosenki typu. No, Just Five. Cezary Kulesza robi objazd już. Wiem. Marek Koźmiński ze swoim tirem Coca-Coli musi jest Marek Koźmiński. My, panie Marku, jest sympatia z naszej strony. My doradzimy. My doradzimy, co trzeba zrobić. Jak kupić, teren. Ja bym chciał być spin doktorem w kampaniach wyborczych PZPN. Tak jak swego czasu był Kazimierz Greń. Spin doktor Kazimierz Greń. Możemy być pana Kazimierzami Greniami, oczywiście. Wjeżdżał, jak już wiedział, kto wygra. Tak. Ja temu pomagam, bo wiem, że wygra. Ten tir i po kolei, wiesz, wszystkie siedziby związkowe i grają te dzwoneczki, tak, Christmas time is coming. Ale coraz bliżej wybory. I wieża. Poczuj magię tych wyborów. Tu. Parkuje tir, Marek Koźmiński wsiada, znacie mnie. A teraz zapraszam. Już taki, ale muszą być takie, wiesz, specjalne otwarte butle i wentylatory, żeby było czuć już z daleka przed siedzibą, wiesz. Siedzisz, nudny dzień w siedzibie, nie wiem, Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Nic się nie dzieje. Dzisiaj tylko jakieś sprawy walkowe, w coś. I nagle czujesz zapach. Tak sobie... Znajomy skąd? Co to się dzieje? Ludzie tak czy dzisiaj urodziny prezesa? Nie, to jedzie Marek Koźmiński wygrać wybory pod PZPN. Tak to powinno wyglądać właśnie. No ale niestety, za późno już jest. Już pewnie tego nie zdąży zrobić Marek Panie Marku, Polmos to jest dobry sponsor. Stabilny. Tak. Bez wątpienia. O czym mówiliśmy? Jakub Baszczykowski kontra Zbigniew Boni. Wypuścił dokument, który stał go w dobrym świetle. Znaczy tak, ja nie widziałem tego dokumentu. Z tego, co słyszałem, jest bardzo dobry, bardzo mocny. Nie chciałbym w żaden sposób go deprecjonować, tego filmu. Natomiast szerzej w Polskę wyszła sprawa Zbigniewa Bońka, z którym Jakub Baszczykowski ma kosę od lat i powiedział, że zarzewiem tej kosy. Wiesz, Zbigniew Boń generalnie jest taki, że jak zapytać go o bramki Kamila Glika w Serie A, no to tak mówisz, no to no, wiecie. Tak. Nie pytaj Zbigniewa Bońka o bramki Kamila Glika i o to, dlaczego po Kęciu trzech piłkarzy przeprosił, a czwarty nie przeprosił. I oczywiście o to, ile razy strzelał na wysokim poziomie bramki Robert Lewandowski na przykład. Więc konflikty Zbigniewa... Kto był zdobywcą pierwszego hat-tricka w Serie A? Otóż to. Zbyszek Żurkowski. Naprawdę? Tak. Ojejku, panie Zbyszku. No ale to... możesz go za to zapytać, kto zdobył hat-tricka z Belgią. Możesz. Zawsze warto to zrobić. Więc tak. Generalnie jestem w stanie uwierzyć, że mocne charaktery z obecnej reprezentacji Polski i mocny charakter Zbigniewa Bońka potrafią trafić na kurs kolizyjny. Kuba Baszczykowski miał żal o to, w jaki sposób został pozbawiony opaski kapitańskiej na rzecz Roberta Lewandowskiego i trochę to przypisuje po prostu Zbigniewowi Bońkowi. Nie chodzi o to nawet, że stracił opaskę, ale w jaki to było sposób. No generalnie tak naprawdę to, co teraz mówi Kuba, no wszyscy wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Bo to jest takie zrywanie plastra, gdzie ta rana się nie zagoiła, ona się paprze. Ty wiesz, że jak to będzie zrywać, to bardzo będzie boleć. Nie było na to tak naprawdę sposobu. Ja wierzę, że można to było zrobić z jakąś wielką elegancją, ale nie wierzę, że dało się to przeprowadzić w taki sposób, że wszyscy byli zadowoleni. Tak mi się tak.
I kurczę, nie chcę się powtarzać, ale w sumie to nie będę się aż tak powtarzał, bo na meczykach chwilę o tym rozmawialiśmy, ale właśnie rozmawialiśmy o tym chwilę podczas dwugodzinnego programu. Ja uważam, i to jest dla mnie jakby coś, co warto wyłuszczyć, zwłaszcza w kontekście wszystkich późniejszych działań Kuby Błaszczykowskiego w Wiśle Kraków, że styl odbioru tej opaski kapitańskiej wynikał trochę z tego, że ludzie, którzy za to odpowiadali, wszyscy, wiedzieli, że to nie jest taki zwykły gość, do którego pójdziesz i powiesz, słuchaj, twój czas powoli mija, musimy zmienić kapitana, będzie nim Robert Lewandowski i będzie tak, dobra, graba. Jak wam mogę pomóc, żeby to fajnie przeprowadzić? Tak. Tylko, że to będzie odebrane osobiście. Więc kiedy Jakub Błaszczykowski mówi, że ten styl był kiepski, to na jego miejscu sobie zadał pytanie, a może swoim wcześniejszym zachowaniem, swoimi wcześniejszymi różnymi uwagami, swoimi wypowiedziami i tak dalej, dałem powód do tego, by sądzić, że nie będzie tak łatwo ze mną porozmawiać. Nie ułatwiłem tego wszystkiego. Bo jeśli mówi wprost, że no przecież wystarczyło do mnie przyjść i powiedzieć, to ja sobie wyobrażam, jak przychodzą i mu o tym mówią. Ilu posłańców mogło zginąć? Dokładnie. Próbujący, jak wybierają, kto pójdzie to powiedzieć. Kto pójdzie powiedzieć Błaszczykowski? Pójdu! Do Jakuba Błaszczykowskiego. Pójdu! Powiedzieć mu, że odbieramy mu opaskę kapitańską. Tak, to nie jest cała prawda. To, co powiedział Kuba Błaszczykowski, wierzę, że dało się zrobić lepiej, ale wierzę, że to nie mówi wszystkiego i tu się z tą zgadzam 100%. Tak, zwłaszcza, że w Wiśle Kraków podejrzewam, że też parę decyzji w taki sposób zapadało, że dobra, no słuchajcie, trzeba powiedzieć Jakubowi Błaszczykowskiemu, że to już wystarczy, że już nie można tego w taki sposób dalej robić. Kto mu pójdzie, to powiedzieć. I powtarza się ta sytuacja znana dobrze z filmu Andrzeja Hoffmana. Tak, no i to jest jakaś taka rana sprzed lat. Teraz, przy powstaniu filmu o Kubie, Zbigniew Boniek bierze w nim udział w bardzo specyficzny sposób. Wiesz w jaki? Nie wiesz. Znaczy wiem, że go nie ma. Zbigniewa Bońka nie ma, ale wiesz, to, że wypowiedzi Zbigniewa Bońka nie ma w tym filmie, mógłbyś po prostu przeoczyć. Na przykład ja nie zauważyłem, że w Matrixie nie gra Tomasz Karolak. Nie było to dla mnie, dlaczego nie ma tam Tomasza Karolaka? I zwykle nie zauważasz, że kogoś nie ma. Natomiast Zbigniew Boniek dano specjalnie znać, że nie ma to Zbigniewa Bońka, było puste krzesło. Że tutaj mógłby siedzieć Zbigniew Boniek i zabrać głos w tym filmie, ale go nie ma. Rozumiesz? Rozumiem. To jest ta różnica. Nie tak, że a w sumie dlaczego jeszcze Zbigniew Boniek się nie wypowiedział? Mógłby, ale jak go nie ma, to nic nie zmienia. To jest historia Kuby, a nie Bońka, tylko zobaczcie, tutaj Boniek się nie wypowiada o tej sprawie i o Kubie Błaszczykowskim, bo mu się nie chciało. Albo się wystraszył w konfrontacji z przeszłością. I w programie Mateusza Borka Przesłuchanie w kanale sportowym Kuba Błaszczykowski powiedział: otrzymałem informację, że prezes się nie zgodził. Nie mam zwyczaju wykonywania telefonu w takim momencie i nakłaniania, jak ktoś nie ma ochoty. W filmie, który poniesie się bardziej jednak niż wywiad, który gdzieś tam uzupełnia, padają słowa, że Zbigniew Boniek lubi mówić, że szanuje wszystkich, a widać nie szanuje wszystkich, bo nie zgodził się na wywiad. No to jest mocno, to krzesełko i wiesz, Boniek nie szanuje mnie, Błaszczykowskiego. No, ale riposta jest jeszcze mocniejsza, jak się okazało. Nadrobiłeś sobie ripostę. Tak, wiesz co, to co mnie tutaj trochę uderza, to jest właśnie to, że zrobienie takiego show, że wszyscy się wypowiedzieli, Robert Lewandowski się wypowiedział nawet. Wszyscy się wypowiedzieli, a Boniek się nie wypowiedział. Czy generalnie uważasz, że film o Kubie Błaszczykowskim byłby niepełny, bo nie ma tam wypowiedzi Zbigniewa Bońka? Nie pomyślałbym o tym i to właśnie dobrze obrazuje clue problemu. Nie pomyślałbym o tym, bo nie pomyślałbym o tym, że zmiana opaski kapitańskiej jest tak ważnym, epokowym wydarzeniem dla Jakuba Błaszczykowskiego, że trzeba temu poświęcić aż tak dużo miejsca, że jest puste krzesełko na Zbigniewa Bońka. I to de facto pokazuje, dlaczego ludzie się tak czaili do tego, dlaczego do niego nie poszli po prostu powiedzieć. Czaili się, bo jest 8 lat później i to nadal jest zadra w sercu. Kuba, dziś może na ławce usiądziesz, co? nie rzucaj tym. To się bierze z pewnych konkretnych rzeczy. Taki ma Kuba rys osobowościowy. On miał swoje bardzo duże plusy, bardzo duże minusy. Nie będziemy tego roztrząsać, ale tak po prostu jest. Tak. Może być w tych kwestiach nadwrażliwy. Natomiast tak, riposta Zbigniewa Bońka. Naprawdę w futbolu. Czy duża część, tak, u Romana Kołtonia. No trzeba przyznać, że dużą część polskiego internetu w ostatnich miesiącach zajmują riposty Zbigniewa Bońka. Tak. Chciałem, żeby kandydował znowu na prezesa.
Nie, bo Marek Koźmiński... Podjeżdża ten tir. Bo Zbigniew Boniek nas nie potrzebuje, a Marek Koźmiński możemy się... To będzie fajna zabawa, Kuba. Trochę pojeździmy. Jak zawsze chciałem prowadzić beczkowóz. Ale trzeba mieć inne prawko. Ale to nie szkodzi, tam są trzy miejsca z przodu. Ja zapytam Kowala, gdzie można kupić. Polecam środowy quiz o Kowal prowadził historię. Racja. Na koniec... $300. Na koniec w quizie był Damian Smyk, Wojtek Piela, Przemek Langier, Julek Sipika, Paweł Paczul, Wojciech Kowalczyk, ty i ja. 8 osób było. I Krzysztof Stanowski na czacie. Tak. Tak. Taka ekipa była w quizie. Także był... Nie, ale wracając rzeczywiście... Zbigniew Boniek, ta riposta. Wiesz, często przy ripostach Zbigniewa Bońka to było tak, że miałem ochotę zadzwonić do Janusza Basała i zapytać, widziałeś tweet Zbigniewa Bońka? Widziałeś, jak pocisnął? Że 7-11 Szymoniaczek, takie z humorem, a tutaj jest mi trochę przykro. To jest mi trochę smutno, bo Kuba Baszczykowski rzeczywiście został albo przyłapany na kłamstwie, manipulacji i próbie po prostu zaszkodzenia Zbigniewowi Bońkowi, albo sam został wprowadzony dość brutalnie w błąd przez produkcję i de facto no, szkodę wyrządzono jemu. Ja teraz powiem dokładnie, jak jest to. Zbigniew Boniek, pokazując nawet SMS-y. Tak. Powiedział, że 20 sierpnia, będąc na wczasach z rodziną, dostał SMS-a od pani Kasi Kordeckiej. Czy może udzielić wywiadu? Nie mając żadnego kontekstu, niczego. Powiedział, że w tym momencie nie, odpisał i tak dalej, pozdrowił. Nie ukłony, jest zainteresowany. Ukłony, koniec, kropka. Potem pani Kordecka napisała znowu, że chciałaby troszeczkę porozmawiać, żeby opowiedział historię polskiej reprezentacji, bo robią film o Kubie. No i tu jest już jakoś wyjaśnione, ale to jest wciąż osoba, jakby Kuba Baszczykowski miał bardziej bezpośredni kanał. Ja się tu zgadzam, że no... Dobrze by było wziąć i zadzwonić. No na pewno by się zgodził przecież Zbigniew Boniek. To nie... Jeśli stawiasz krzesło do filmu, że tutaj mógł być Zbigniew Boniek, ale odmówił. To potem jak zrobiłeś wszystko, bo on tam był. Tak. A nie jak pani, której Zbigniew Boniek nigdy nie znał, wysyła dwa SMS-y. Co jest po prostu słabe zachowanie. Tak jak te słynne, wysłaliśmy pytania na maila, ale nikt nie udzielił odpowiedzi. Wysłaliśmy pytania na maila teraz i do teraz nikt nie odpowiedział. To trochę taki, tego rodzaju zabieg artystyczny. Chociaż nie do końca artystyczny. No więc tutaj całkowicie, nie wiem, że tak powiem, obóz Kuby, zawsze jest jakiś obóz Kuby Baszczykowskiego, zignorował życie, że no może Zbigniew Boniek w tym momencie nie dostał pełnego obrazu, że może jest rzeczywiście na wczasach i w tym momencie nie ma ochoty udzielać jakichś rozmów, ale tak jak też zauważył Boniek, Lewandowski chciał, przyzwonił do niego i oczywiście Boniek był. A tutaj no moim zdaniem wyszło słabo ze strony Kuba Baszczykowskiego i tyle. Wiem, że film muszę nadrobić, oczywiście, słyszałem, że jest bardzo dobry, ale gdzieś to nie jest pierwsza jakaś taka historia, w której nie wiem, czy Kuba Baszczykowski będzie dobrym działaczem. Nie wiem, czym chce się zająć teraz Kuba Baszczykowski, no ale są tu braki w zarządzaniu takimi sytuacjami. Może byłby dobrym trenerem ze swoim charakterem, osobowością, ale myślę, że jako działacz to jest kolejna historia, która każe mi sądzić, że mógłby to zrobić dużo lepiej. Chyba tak. Chyba po prostu zwyczajnie masz rację. Coś jeszcze o tej sprawie? Bo że Jakub Baszczykowski faktycznie to o czym wspomniałeś, że może to wynikać tak, że on też źle zrozumiał przekaz, bo powiedział w programie Przesłuchanie w kanale sportowym, a nie, to było w sumie przed, że otrzymałem informację, że prezes się nie zgodził. Czy że to było na takiej zasadzie, że mogli mu przekazać, tak, że chcieliśmy do Bońka, a on powiedział nie. No tak. Nie do końca to jest pełnia prawdy, więc mówię, tu też może być to, że sam Kuba Baszczykowski został postawiony w dziwnej sytuacji, że coś zaginęło w tłumaczeniu, jak to zaskakująco często bywa, że dwie osoby nie mają do siebie nic, ale coś ginie w tłumaczeniu. Ktoś inaczej rozumie jakieś słowo, ktoś nie ma pełnego obrazu sytuacji. Tak się rodzą konflikty bardzo poważne. Tak. A też chyba wygodnie było to przedstawić w takiej narracji w sumie. Jak już narzekasz, że źle mnie potraktowano wtedy i dziś też mają do mnie zadrę, że ja byłem najlepszym kapitanem. No to jest tworzenie po prostu czarnego charakteru Zbigniewa Bońka. To jest wygodne. Musi być czarny charakter też taki piłkarski w tej... Dobrze jak jest w fabule filmu znana postać, która jest czarnym... Zbigniew Boniek
jako czarny charakter w historii tej o odebraniu opaski kapitańskiej, no został obsadzony. A to nie do końca. Przynajmniej od tej strony komunikacyjnej, brat. A nawet wygodne. No trudno Adama Nawałka obsadzić jako czarny charakter w czymkolwiek, a Robert Lewandowski to wiadomo. Chyba, że jeśli chodzi o nawadnianie boisk w Poznaniu, proszenie strażaków z lokalnego SP. Tak. W Poznaniu łatwo obsadzić Adama Nawałkę z roli czarnego charakteru. To tak. Dobra, to chyba tyle o tej dramie. Mam nadzieję, że zostanie wyjaśniona wielkiej gali polskiej piłki. No i co? Wisła Kraków ma półfinał Pucharu Polski i nie ma jednego nowego zawodnika, bo się okazuje, że nie ma kolan, ale ma jednego też innego nowego zawodnika, który kolana ma, ale ma mało rozegranych minut i ma też bardzo duże zaległości. A wyjaśnij mi właśnie, Kuba, bo jeśli chodzi o każdy duży klub w Polsce, a Wisła jest jednym z największych klubów w Polsce, to są jakieś takie niewyjaśnione sprawy. Różne zagadki, tajemnice. Jeśli chodzi o Wisłę, chciałbym ci zadać jedno pytanie. Czy Wisła płaci? O, to trudne pytanie. To nie jest tak, że płaci albo nie płaci. No, to nie są nigdy takie sytuacje zero-jedynkowe. Ja muszę przyznać, że jako swój duży sukces, i nie tylko swój, ale w głównej mierze swój duży sukces, postrzegam to, że udało mi się przekonać w pewnym momencie władze jednego z klubów pierwszoligowych wówczas, żeby być szczerym w tym temacie. Bo wydaje mi się, że dobrze jest być szczerym w tym temacie, dlatego że wtedy unikasz niespodzianek. Jak kibice są przygotowani, że za 5 dni albo 6 usłyszą o tym, że któryś z piłkarzy nie ma wypłaty i do tego stopnia jest już tym sfrustrowany, że składa wniosek o rozwiązanie kontraktu, to jest tym kibicom łatwiej zrozumieć to, co się dzieje w klubie, niż w momencie, kiedy 5 dni przed tym wydarzeniem mówimy, że słuchajcie, jest super! Jest top. Właściwie to zaraz kupimy sobie Jamajkę, bo bardzo chcemy mieć Jamajkę z Kingston i będziemy organizować tam wielkie dyskoteki z udziałem gwiazd Hollywood. A potem się okazuje, że nie płacisz piłkarzom. Więc ja zawsze uważałem, że tutaj szczerość jest ważna, dlatego że może w pewien sposób przygotować na zdarzenia, które mogą się wydarzyć. Nie wiem, nie potrafię tego osądzić, czy bardziej szczery jest Jarosław Królewski na swoim Twitterze, gdzie zamieścił krótką serię 185 tweetów wyjaśniających Tomka Wodarczyka, czy Tomek Wodarczyk, który posiada informacje, jak mniemam, ze środowiska menedżerskiego, bo zazwyczaj tą drogą. Dziś o 14 jest program też w meczykach poświęcony m.in. Wiśle Kraków. Mówię to z jednej strony dlatego, że to zaprzyjaźniony kanał, a z drugiej, że jeśli tam padną jakieś ważne informacje, to tu ich nie poruszymy. Tak. Bazujemy na tym, co wcześniej. Niestety, nie uda nam się tego dołączyć do programu. Natomiast jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że Wisła Kraków na standardy pierwszej ligi jest absolutnym unikatem w kwestiach finansowych. Bo Wisła Kraków wydaje na... I w kwestiach przegrywania baraży z Puszczą Niepołomice u siebie. Po dwóch asystach bramkarza. To jest też unikat. Rzadko się zdarza, żeby ktoś w taki sposób przegrywał baraże z Puszczą Niepołomice. No też Puszcza Niepołomice rzadko wygrywa baraże, ale jak już wygrywa, to dwie asysty zalicza Kevin Komar, a potem Festyn. Tak to jest z tym naszym gagatkiem. Więc Wisła Kraków jest pod tym względem unikatem. Wisła Kraków wydaje bardzo dużo na transfery, ale nie tylko. Znaczy nie, można powiedzieć na transfery, bo czasem są to transfery bezgotówkowe, ale w transferach bezgotówkowych warto pamiętać, że gotówka się pojawia na kontach zawodników, którzy dzięki temu, że nie mają klubu, to... Oni kosztują. Tak. Oni dostają, wciąż nie przychodzą tu za zapałki z Czechowic. Dostają duży pieniądz, dostają duży pieniądz za sam podpis na kontrakcie. Więc wydatki są duże. Wydatki są duże i podkreśla to bardzo mocno Tomek Wodarczyk. Pozwolę sobie zacytować jego tweet, ponieważ wydaje mi się, że jest niezły pod kątem zebrania tego, co jest nie tak. Fakty. Bo Tomasz Wodarczyk, to jest jego odpowiedź na 185 różnych czy zdań. Czy jesteś w stanie streścić, czy później się zajmiemy streszczeniem? Tak, później się zajmiemy streszczeniem. Fakty. Wisła Kraków regularnie nie płaci na czas, jednocześnie próbuje sprowadzić piątego zawodnika w zimowym oknie. Nikt nie zmusza Wisły do stworzenia payrollu na poziomie miliona złotych miesięcznie, co można traktować jako zaburzenie rywalizacji sportowej. Tak Tomek Wodarczyk podsumował tę sytuację i to jest dosyć brutalne dla władz, kibiców i nawet piłkarzy Wisły Kraków. Bo to są rzeczy, które jest trudno w jakiś sposób podważyć. Bo to są fakty wyplute na przestrzeni trzech zdań i każde z tych zdań
trudno jest podważyć. Dlatego tutaj odpowiedź Jarosława Krewskiego zaczyna się od: w swoim czasie przeprowadzimy reverse engineering tej sytuacji. Co zrobią? Reverse engineering tej sytuacji. Więc ja uważam, bo jestem prostym człowiekiem, w dodatku znam tylko jeden język. I to też nie do końca. Więc w momencie, kiedy ktoś na cokolwiek odpowiada, że w swoim czasie przeprowadzi reverse engineering, to ja mam pewien zgryz. Tak. A może byś odpowiedział, czy któreś z tych trzech przedstawionych faktów jest w jakiś sposób błędne, niepełne, coś tam trzeba jeszcze dodać. Bo jeśli ktoś odpowiada, że przeprowadzimy reverse engineering, to ja się zastanawiam, czy na pewno tak to ma wyglądać. Ja wierzę, że Jarosław Królewski po prostu używa takiego języka, dla niego to jest oczywiste. Z drugiej strony jest już dostatecznie długo w piłce, by zdawać sobie sprawę, że to może być nieczytelne, nietransparentne dla środowiska. Takich kibiców. Dla ludzi posługujących się językiem pozbawionym reverse engineering. Tak. Ale na kto tyle, wie, może ma taki styl i tyle. Na tyle, na ile się domyślam, chodzi o sugestie, że menedżerowie narzekają, że piłkarze mają poślizgi w wypłatach, dziennikarze to przedstawiają jako dramat w zarządzaniu klubem, a to wcale tak nie wygląda. Bo jest reverse engineering. Bo jest reverse engineering. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że Tomek Włodarczyk napisał na portalu meczyki.pl, że zaległości sięgają grudnia. Mamy w tej chwili już w tej sekundzie marzec, bo jest, słuchacie nas w piątek. Obsuwy stały się normalnością, a normalnością być nie powinny, tak napisał Tomek Włodarczyk. I się zaczęło. To ten tytuł, który bardzo lubię. Bo Jarosław Królewski bardzo tak w pełny sposób odpowiedział. Powtórzyłem we wszystkich mediach, że jeśli chodzi o wskaźnik płynnościowy, to w tej chwili wynosi on pomiędzy 1,34 a 1,5 miesiąca i bardzo staram się go pilnować. Wynika to ze struktury płatności sponsorskich. Czy ja mogę zobaczyć to? Tak, tu masz. 1,34, 1,5. To jest wskaźnik płynnościowy, który się waha. I jest w zależności od struktury przychodów sponsorskich. Co znaczy 1,34 miesiąca? No 1,1 miesiąca, czyli 1 i 10 dni. Chyba, że jest miesiąc krótszy, to wtedy jest więcej. Domyślam się. Wskaźnik płynnościowy wynosi 1,34 miesiąca, tak? No, no to na, okay. na to mi to rozumiem. Tak mi na to wychodzi, że to jest jeden miesiąc i 10 dni. Wisła nie ma przeterminowanych zaległości wobec obecnych zawodników na poziomie przekraczającym 2 miesiące. To jest ważne. Mhm. O tyle, że potem się zaczynają wnioski o rozwiązanie kontraktu. Czy to jest jednak jakieś balansowanie? I teraz uwaga. Blisko granicy. Jeden. Rozwiązania kontraktu przez piłkarzy. Jarosław Krewski zaznacza. Kluczowy element tekstu. W tym czasie dług wobec piłkarzy i sztabu dobył już do 3 miesięcy. Wisła nie miała w przeszłości 3 miesięcy uśrednionych zaległości wobec zawodników. Czyli tak, zawodników, nie pada już sztab w tej odpowiedzi. I jednocześnie uśrednionych zaległości. A dlaczego uśrednionych? Dlaczego mamy uśredniać? No to muszę. Jarosława Królewskiego to trzeba przeczytać. Nie, to jest tutaj, pod jedynką. Nie miała 3 miesięcy uśrednionych zaległości. To rozumiem, że mogła mieć 3 miesiące. Czyli niektórzy mogli mieć większe. Mogli, ale nie uśrednione. No to tak kiepskie tłumaczenie. Czyli mieli w sumie. No kiepskie tłumaczenie trochę pod tym kątem. Lekko ująłeś. Zwłaszcza, że tutaj w dalszej części pojawia się między innymi kwestia kwoty minimalnej w zarobkach. Co znaczy, mój Boże. Bo kwoty minimalnej generalnie to nie jest tak, że piłkarzy zatrudniasz na kwocie minimalnej. No raczej rzadko przychodzą. To się nie zdarza. Nasz kwotę minimalną do Wisły Kraków. No właśnie, więc w momencie, kiedy tak to wygląda, no to znaczy, że zaległości są wobec ludzi, którzy nie zarabiają najwięcej. A powiedz, jaki jest dokładnie ten fragment o kwocie minimalnej? Mnie trochę zmroziło, jak trochę o tym rozmawialiśmy wcześniej. Tu go nie mam. A że ten tweet ma mniej więcej... Długość lalki. Tak, to ci go teraz nie znajdę. Może w późniejszej części. Natomiast jest tu bardzo dużo różnych takich rzeczy, które są prawdziwe zwyczajnie. Bo jest oczywiście o tym, że dotacja, którą otrzymała Arka Gdynia z miasta tylko w tej rundzie, to koszt niemal 3 miesięcy wynagrodzeń wszystkich 28 piłkarzy pierwszej drużyny Wisły Kraków. A roczny budżet przeznaczany na klub przez Gdynię finansowałby całość naszych wynagrodzeń wobec
drużyny. Aktualnie całość kosztu wynagrodzeń Wisły Kraków to koszt 915 286 zł 72 groszy dla 28 zawodników miesięcznie. Czyli nie pomylił się Tomasz Włodarczyk zbyt mocno z kwotą 1 000 000 zł miesięcznie. Ja przypomnę tylko, że jest 12 miesięcy w roku. Rok ma 12 miesięcy według tego kalendarza, który tutaj jest najbardziej popularny pod naszą szerokością geograficzną, co oznacza, że jeśli masz 1 000 000 miesięcznie mniej więcej na samych piłkarzy, to jak jest 12 miesięcy, to jest 12 milionów w pierwszej lidze. Ale widać, że ta matematyka... Trochę się podciągnąłem się ostatnio. Przestaję żartować, tak. Trochę się podciągnąłem. Więc jeśli mamy 12 milionów rocznie na wynagrodzenia piłkarzy. Dostają wazon. W pierwszej lidze. Odpuszczę. Są drużyny w pierwszej lidze, dla których to był 2-letni budżet klubu. To są nawet drużyny, które robią awans. Bywa. Oczywiście są tam jeszcze... Głęczna, Warta. Można tutaj oczywiście dalej cisnąć o tym samorządowych pieniądzach. Ile mieliście budżetu, tak mniej więcej myślisz? W pierwszej lidze? W ubiegłym roku? 12? Tak. Myślę, to taniej można zrobić ten awans. Warta na pewno robiła dużo taniej i w górę kończy. Znaczy 12, tylko trzeba pamiętać, że UKS miał też pewne zaległości wobec różnych. Dobra, już nie ściągam cię, przepraszam. Budżet płacowy na pewno był niższy niż 1 000 000 złotych miesięcznie. To jestem w stanie spokojnie powiedzieć. Jest o tych pieniądzach samorządowych i tak dalej, jest o tym, że drogi wynajem, że trzeba wynajem płacić z góry. Natomiast to wszystko jest obudowa, która w pewien sposób usprawiedliwia, dlaczego klub nie płaci. Ale tak. Tu zarzutem nie jest do końca to, że klub nie płaci. Zarzutem jest to, że 1 000 000 złotych miesięcznie, że taka jest struktura płatnościowa w klubie pierwszej ligi, który nie jest liderem pierwszej ligi z 15 punktami przewagi. Bo to ten budżet płac, który Wisła Kraków posiada i nadal go zwiększa, bo to ciągle są transfery, ciągle są dokładane nowe kroczuszki. Sztuczna inteligencja kazała tak zrobić. No to jest bardzo dużo. To jest wręcz w sposób zatrważający dużo. I łącząc to z tym wszystkim, co w Wiśle się dzieje w kwestii właśnie płynności finansowej, no to trzeba sobie zadać pytanie, kto tym zarządza i dlaczego w taki właśnie sposób. No, ja w ogóle się tym nie przejmował, Kuba, bo Kanal Plus płaci po awansie i oni z tego budżetu na przykład mogą już trochę tak awansem, taki do przodu na engineering, więc wiesz. Ja widziałem dużo takich klubów pierwszej ligi, które robiły duży budżet, licząc już na pieniądze z ekstraklasy i dobrze na tym wychodziły. No i dalej, jeszcze tak. Oczywiście powyższe nie usprawiedliwia opóźnień, mimo że zapowiedzianych bez ogródek wprost, natomiast model, który decyduje dziś o opłacalności na przykład dnia meczowego, jest wprost uzależniony od obecności kibiców na stadionie, a co za tym idzie od formy drużyny i tu liczby są dla dużych klubów brutalne. Mówiąc wprost, gdyby dziś Wisła Kraków była w pierwszej trójce i prezentowała równą formę, zaległości by nie było. To wspominał o tym też Szymon Janczyk, że mecz z Widzewem był dopiero drugim meczem w tym sezonie dla Wisły Kraków, na którym Wisła zarobiła pieniądze. A przecież to jest mało, biorąc pod uwagę pewnie najlepiej oglądaną drużynę w pierwszej lidze. Z fantastyczną frekwencją, tak. Jak na poziom pierwszej ligi. Wow. Co oznacza, że koszt wynajmu stadionu, jeszcze sposób jego spłacania jest zbyt wielki. Ale znowu, tutaj się cofamy do momentu, że okej, dobra, to są wszystko problemy obiektywne. To, że gdzie indziej dają samorządy, u was nie dają. Że gdzie indziej jest tani stadion albo darmowy, a u was jest bardzo kosztowny, płacony z góry. Okej. Ale to żaden z tych czynników nie wpływa na to, ile płacisz piłkarzom w pierwszej drużynie, że 1 000 000 wydajesz miesięcznie na zawodników, którzy wcale nie są tak aż bardzo mocni, żeby pierwszą ligę obstawiać. Dalej jest oczywiście, że płynność w spółce od bardzo dawna to jest pojęcie bardzo abstrakcyjne, w szczególności gdy przychodzi nam spłacać na przykład długi wobec podmiotów, z którym pracowała pani Sarapata w kwotach sięgających setek tysięcy złotych. Do dziś, zanim przyjdzie nam odzyskać to, co Wisła straciła. I to też jest pewien czynnik usprawiedliwiający Jarosława Królewskiego, ale znów, te wszystkie czynniki usprawiedliwiające Jarosława Królewskiego by były zdecydowanie bardziej działające na wyobraźnię, zdecydowanie bardziej usprawiedliwiające jego działalność, gdyby nie ten horrendalnie wysoki budżet płacowy. Ja rozumiem, trzeba wrócić do Ekstraklasy, bo tam są pieniądze, trzeba czasem zaryzykować, czasem trzeba przepłacić, nadpłacić. Są zawodnicy, dla których warto stworzyć komin płacowy, bo mogą ci zrobić różnicę w pierwszej lidze. Ale mówimy o 915 tysiącach złotych miesięcznie w pierwszej lidze. To jest dla mnie samo w sobie na tyle wstrząsające, że nie znajduję za bardzo takich rzeczy, których można się chwycić. Myślę, że są kluby i to spokojnie w Ekstraklasie, które płacą mnie. Myślę, że Stal Mielec nie ma takiego komina płacowego. Bardzo jest to niewykluczone. Myślę, jestem przekonany, że Stal Mielec wydaje mnie. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o płatności w Wiśle Kraków.
To jest jeszcze omówienie na Interi, właśnie, że dbamy o to, by zaległości nie były większe niż 1,34 pensji. No, a nie można dbać, żeby były na poziomie zero? No to jest, wiesz, w polskiej piłce temat rzeka. No właśnie, już coraz rzadziej jest to temat rzeka. No może i tak, no, ale no. No nie wiem, tutaj właśnie jest dalej wypowiedź też Jarosława Królewskiego, że zawodnicy wiedzą, w jakiej sytuacji znajduje się klub. Jestem z nimi w kontakcie praktycznie drugi dzień. Nie jest prawdą, że narzekam Hiszpanię. To są teorie, które mają skłócić zespół. A ja mam swoją. Dlaczego akurat tego dnia był artykuł o problemie z pensjach w Wiśle? Kiedyś do tego wrócę. Tu jest jeszcze sugestia, że pewnie chodziło o to, żeby czasem w Pucharze Polskim Wisła nie awansowała. A to, że meczyki tak dykowały to w takim momencie? No, a w meczykach to wiesz. Znani kibice Widzewa sami. Wiesz, co tam pracuje. Oczywiście. Ze sponsorami mamy kwartalne rozliczenia, wpływy nie bilansują się z wydatkami, trudniej realizować płatności, wypłaty dla piłkarzy to kwestia kilku dni. No okej, to wszystko jest w porządku, to jest wszystko okej, w momencie, kiedy faktycznie masz budżet normalny. No, w tym momencie jest trudno się z tym pogodzić, szczególnie gdy jeszcze uwzględniasz kwestie transferowe, że Wisła Kraków naprawdę poszła grubo w okienku transferowym i może dobrze się stało, że jeden z tych zawodników to nie przeszedł tych zewnętrznych, bo jeszcze by tutaj było wszystko droższe. Gdyby tylko sztuczna inteligencja brała pod uwagę takie rzeczy jak zdrowie zawodnika, jak posiadanie kolan przez zawodnika, jednak przestaje się bać tej sztucznej inteligencji, wiesz? Tak, w sumie tak. Tak długo się wydawało, że nas szybko zniewoli, że będziemy chodzić jak czworonogi w obroszach, a się okazuje, że nie, że jednak sztuczna inteligencja tak nie działa. Nie potrafi przeanalizować sytuacji posiadania kolan przez zawodnika. Sytuacja zmieniła się w ostatnim czasie na rynku transferowym, to już Szymon Janczyk. Do Małopolski trafili poza Albańczykiem Davim Bregu, który trafił wcześniej, bramkarz Anton Ciczkan, pomocnik Karol Dziedzic, napastnik Bilel Omrani, a transfer pomocnika Richarda Boatenga Welbecka wysypał się na testach. Ja uważam, że on się wysypał w momencie, gdy Wisła Kraków dowiedziała się, że nie istnieje. Nie wierzę, że Richard Boateng Welbeck istnieje i proszę mnie wyprowadzić z błędu, ja nie wierzę, że on istnieje. To jest Nugent z FMA. No, tutaj Szymon daje też znać, że właśnie niektórzy ci zawodnicy to są tani, ci ściągnięci, że ten, co nie przyszedł testów medycznych, to już w ogóle. Muszę to Marcina Ryszkę zapytać, ale może ty wiesz. A co jeśli Wisła nie awansuje w tym sezonie? Co z finansami? Na pewno nic się wielkiego nie stanie. Tak serio, naprawdę sobie zadaję to pytanie. Jest jakiś, to się trzyma w kosztorysie, w planie czy coś? Czy to jest takie all-in? Ja bym obstawiał, że to jest all-in, bo nie wiem, ile Jarosław Królewski ma. Ja długo myślałem, że Legia gra all-in, a potem Dariusz Mioduski wyjmował 30 milionów ze skarpety i wrzucał. Więc to jest ten problem. No, jak UKS zagrał all-in, to się do teraz toczyło za UKS-em. Ostatnie zaległości wobec Rygarda, Ricardinho po wielokrotnych odwołaniach spłacone tej zimy. Ja rozumiem, że tutaj klub mógł to zdecydowanie wcześniej spłacić, ale chciał do końca wyprocesować się, żeby nie zapłacić o złotówkę więcej niż powinien. I okej. Okay. Natomiast no mimo wszystko, płacisz, nie wiem, 3 lata po całej sytuacji, 3 lata po transferach tych zawodników. Więc możesz się wkasztanić w rzeczy na lata. Pytałeś o te wynagrodzenia w pierwszej lidze. Raport Grant Thornton, który przywołał Szymon Janczyk w swoim tekście. Wisła w ubiegłym sezonie 17 milionów. 17 milionów złotych. Drugi w tabeli wynagrodzeń, Ruch Chorzów, 8,5, trochę ponad 8,5. Czyli mówimy o tym, że Wisła. No nie, to jest dokładnie. Ruch Chorzów i UKS Łódź połączone 17 milionów, Wisła sama 17 milionów. Tyle co Ruch i UKS, to tyle Wisła. Tak sprawdziłem sobie teraz wyniki Wisły. Zwycięstwo na otwarcie rundy po golu w 90 minucie. Teraz porażka z GKS-em Tychy. Jak myślisz, jak się oglądało te mecze Mariuszowi Jopowi? Najlepszemu trenerowi Wisły w ostatnich latach, jeśli chodzi o skuteczność punktową. Wydaje mi się, że tutaj Wisła najbardziej, że to będzie śmieszne. Wiesz Mariusz Jop. Będzie zawsze można, gdyby nie Mariusz Jop. I futbolowi bogowie mogą się skusić na ten scenariusz. Powiem ci, że nie oglądałem meczu z GKS-em Tychy, ale oglądałem obszerny skrót meczu z GKS-em. To wystarczy. Ale ten skrót był niebyle gdzie, bo na mediach społecznościowych Wisły Kraków. I to trochę pokazuje też ten state of mind. State of mind Wisły Kraków. Bo state of mind Wisły Kraków jest taki, że jak Tomasz Wodarczyk pisze o niemal 3-miesięcznych zaległościach wobec piłkarzy i sztabu, to Jarosław Królewski odpowiada, że hola, uśrednione zaległości nigdy nie miały 3 miesięcy wobec zawodników. I cały czas na kontrze. Po meczu GKS Tych Wisła Kraków, 7-minutowe wideo.
Znaczy, przepraszam, nie 7 minutowe, ale 7 minut chyba z meczu wycięte. Gdzie są sytuacje Wisły Kraków? Znaczy sytuacje, gdzie są wynotowane wszystkie chwile, w których Wisła Kraków znajdowała się na połowie GKS-u tych z piłką. I jest tam podpis, ach, ta skuteczność. Jakby faktycznie Wisła, wskaźnik expected goals 7,2 mniej więcej. Wskaźnik expected goals za to spotkanie. Narracja taka jakby, no Boże Święty, ktoś zaczarował tę bramkę Tysza. Naprawdę, tam gol za golem powinien wpadać, ale niestety, a to słupki, a to poprzeczki, a to jeszcze jakieś inne sytuacje. Ten skrót był naprawdę obszerny. On został zamieszczony po to, żeby pokazać, słuchajcie drodzy kibice, no może i płacimy 1 000 000 złotych miesięcznie piłkarzom, może i przegrywamy u siebie z GKS-em Tychy w meczu bardzo ważnym w kontekście awansu, ale patrzcie jak my dominowaliśmy w tym meczu. Tylko kibice oglądali ten filmik, dziennikarze, chyba widzimy co innego. Chyba widzimy drużynę, która chwali się tym, że wrzuciła na aferę i piłkarz GKS-u Tychy wybił piłkę. No, no. To nie jest powód do chwały. Zastanawiam się, czy z jednej strony Jarosław Królewski przechodzi właśnie niezwykle pożyteczny kurs nieustannego zarządzania kryzysem, co może się przydać, jak już będzie na przykład zakładał państwo, co kiedyś planował, czy też mówimy o takiej sytuacji, która kojarzy się z pewną grą. Jedną z ważnych gier mojego życia. Tam jest polski dubbing i tam padają takie teksty. Jeżeli nadal będziesz nam tyle płacił, to niedługo kupię drugie krzesło do domu. Co za gra? Błagam cię, obniż podatki, wasza wysokość. Ach. Muszę przyodziać w coś moje dzieci. Twierdza? Nie wiem. Słuchaj. Naprzód, dorwijmy ich. To wszystkie, tak, oczywiście, Stronghold Crusader. Nie wiem, jak wielu wśród naszych widzów jest byłych graczy Stronghold Crusader, ale zaskakująco wiele powiedzone z twierdzy Krzyżowiec jest o Wiśle Kraków. Powrócę do meczu z GKS-em Tychy. Po tym filmie mógłbyś odnieść wrażenie, znaczy inaczej, po narracji wokół tego filmu i meczu mógłbyś odnieść wrażenie, że Wisła rozjechała GKS Tychy. Skończyło się 0-1, ale rozjechała. W strzałach celnych 6-4. W strzałach ogólnie no 18-10, okej, okay, przyznaję, to jest przewaga. Ale no, nadal to nie jest tak, że kryłysz. No to nie jest mecz, nie wiem, Celtic-Barcelona, że Celtic oddał jeden strzał, wygrał 2-1. Wisła może być pierwszą drużyną w historii futbola, która będzie potrafiła w sposób miażdżący zremisować. Nieprawdopodobne. A najgorsze jest to, znaczy nie wiem, czy najgorsze w sumie, bo tak jak mówię, nie jestem w stanie zakreślić, jaki jest sufit Jarosława Królewskiego. Ale no UKS był w identycznej sytuacji po spadku. Aha. Był jeden sezon, kiedy było ok, gramy grubo, zostawiamy ten ekstraklasowy skład, nic się nie stanie, bo jesteśmy zabezpieczeni, zrobiliśmy sobie jakąś górkę i tak dalej. Ale problem był wtedy, kiedy się nie udało tego awansu. I drugi sezon już był mocno na kredyt. Kiedy zaczął się psuć, to już nie było argumentów tak naprawdę. UKS zakończył ligę na 10 miejscu i bez chyba 4 piłkarzy, którzy rozwiązali kontrakty z winy klubu. I ja nie zarzucam Wiśle Kraków, że to może ich dotknąć w tym sezonie. Ale jeśli, nie daj Boże, Wisła Kraków nie awansuje do ekstraklasy, pozostanie z payrollem na takiej wysokości jak ma teraz, pozostanie z tym wszystkim, co ma teraz, pozostanie z takim kosztem stadionu jak ma teraz, a nie będzie tego wymarzonego wodopoju z ekstraklasy, to ja naprawdę współczuję Jarosławowi Królewskiemu przede wszystkim. Bo to na niego może przyjdzie pan Płatek. Kto wie, razem z Australią. Albo może ktoś w Wiśle wygra z Drabk. Jestem spokojny. No, szkoda mi trochę tych Wiślaków, ale... Czy to tyle o Wiśle? No nie wiem, czy chcesz od razu przejść płynnie do Górnika. No nie wiem, czy zdążymy przed cięciem przejść do Górnika. Dobrze. Przytnijmy. Dobrze, lecimy. W Górniku Zabrze cały czas dobry przekaz leci. Dobrą robotę robią chłopaki, ale piłkarze strajkują. I Lukas Podolski mówi, no że jest tak średnio. To już smutne. Ale dlaczego w Górniku Zabrze nie płacą pieniędzy? Nie, jest tak dobrze. Ja widziałem dużo komentarzy pod wpisami pani Małgorzaty Mańkiszli, które chwaliły, że w Górniku jest dobrze, więc nie rozumiem, dlaczego piłkarze Górnika nie ufają botom. Sztuczna inteligencja wie lepiej od ciebie. Więc jeśli boty uważają, że w Górniku jest dobrze, to znaczy, że przeanalizowały wszystkie obiektywne zmienne i tak jest. Nie ma co dyskutować z tym, czy dostajesz pieniądze na konto, czy nie. Kto tam jest prezesem teraz? A jest wakat jeszcze? A kto tam jest dyrektorem sportowym teraz?
O, to jakiś dobry fachowiec jest. Taki, co nie istnieje. No co się dzieje? Dlaczego wytrujecie ludzi? Dlaczego nie płacicie? Nie płacicie ludziom. Ja zawsze wierzyłem, że najlepiej to jest... Co? Ale zobacz. Ale nie, no skończ proszę, bo ja coś znalazłem. A ja wszedłem sobie na Torcidę. A no i co tam? Dzisiejszy trening nie dojdzie do skutku. Drużyna zdecydowała się nie wyjść na trening ze względu na dalszy brak wypłat. Ten bardzo mocny i stanowczy protest nie jest wymierzony w kibiców, a w politykę pseudodziałaczy pracujących w Górniku. Cała drużyna dała nam słowo, że w meczu z Widzewem oddadzą na boisku całe serce. Panowie piłkarze, całym sercem jesteśmy z wami. Za pracę należy się płaca. W pełni was rozumiemy. No to już dużo, nie? Bo piłkarze... Zdarzały się takie sytuacje w przeszłości, ale rzadko dochodziło aż do niewychodzenia na trening. Tak mam wrażenie, jeśli chodzi o ostatnie dwa sezony. Masz rację, jak bo... W UKS-ie był strajk? Nie, były groźby chyba strajku. Były groźby strajku, więc jak już dochodzi do strajku, to znaczy sytuacja, że naprawdę jest wkurwienie. Kibice są wkurwieni, piłkarze są wkurwieni. Jedno wielkie wkurwienie. No dokładnie tak jest w Górniku Zabrze. Jedno wielkie wkurwienie. Nie bywały jak bardzo wyniki Górnika Zabrze i miejsce w tabeli pudrują sytuację. To jest w tym od strony... Tego, co się dzieje poza boiskiem, to jest najgorszy klub lidze. Wiesz, z czego wynikają zazwyczaj protesty? I to jest coś, co by mnie martwiło nawet w Górniku jeszcze mocniej niż sam fakt, że piłkarze opuścili trening przed Lidzewem. Bo protesty zazwyczaj wynikają z tego, że tracisz wiarę w to, że obietnice, które są ci składane, są prawdziwe. Bo w momencie, kiedy mówisz, słuchajcie, chyba zrobimy protest, przychodzi ci sztab, nie wiem, rada nadzorcza, ktokolwiek, prezes, jak masz, jak nie masz, to nie, to wtedy nie przychodzi i mówi, słuchajcie. Nie ma kto przyjść może. Oni czekają, żądamy spotkania z prezesem. Nie ma. Nie ma. Żądamy spotkania z dyrektorem sportowym. Nie ma. Żądamy, to nie wychodzimy na trening, jak nikogo tu nie ma. Stonowski, tu nikogo nie ma. Przyszedł wiatr hulający po korytarzach, rozmawiać z piłkarzami. No właśnie, zazwyczaj ktoś schodzi. Nie wiem, czemu tak jest, ale zazwyczaj, że na piętrze są biura i zawsze ktoś schodzi po schodach do tych piłkarzy. Albo po prostu szatnie są w podziemiach dosyć często. No i schodzi do piłkarzy i mówi, panowie, okej, ja wiem, rozumiem, zaraz wszystko będzie uregulowane. Zaraz będzie uregulowane, tu tylko nam wpłynie ta pieniądz, ten pieniądz nam wpłynie, tu wszystko wam zapłacimy, będzie wszystko pięknie. Także nie wygłupiajcie się, przebierzcie się, idźcie na trening spokojnie. Zanim skończycie ten trening, to ja już wam wszystkie przelewy wyślę. Tylko ten trening musi trwać 17 tygodni. Ale jak coś, to taki trening zrobicie 17-tygodniowy, ja wam wszystko wyślę. I jest okej, bo piłkarze wtedy mówią, okej, ostatni raz ci ufamy, a następnym razem też ci zaufamy, bo w sumie nie mamy dużego wyboru. Ale to, żeby mi było ostatni raz. I okej. I wychodzą, grają i tak dalej. Wiadomo, że problemy finansowe gdzieś tam w nich siedzą, że temat jest szatni i inne takie pierdoły, ale generalnie nie dochodzi do tego postawienia. Nie wychodzą z tym publicznie, nie? I nie dochodzi do postawienia sprawy na ostrzu noża, tak jak w tym wypadku, bo protest w postaci niewyjścia na trening to jest tak naprawdę jedna z ostatnich instancji. Już. Tak, tego się właśnie... o to właśnie chciałem cię zapytać i cieszę się, że niejedno w UKS się widziałeś, żeby to tak drobiazgowo opisać. W jednym z klubów. Nie, i widzisz, w UKS-ie moim zdaniem być może nie byłem na tyle blisko, ale wydaje mi się, że ta dość mocna, momentami drastyczna szczerość działała na korzyść UKS-u pod tym kątem, bo no, trudno było uznawać się za oszukanego, skoro ktoś się ostrzegał, że no tak to będzie wyglądać w najbliższych miesiącach, bo najbliższe miesiące będą ciężkie. Przynajmniej wiedzieli, że jest z kim, jest jakaś rozmowa, jest naprawdę, wiedzą o co chodzi. Nie? Ktoś schodził. Zresztą a w Górniku nawet nie ma kto ich oszukać. Wydaje mi się, że w Wiśle jest podobnie, bo ja wierzę, że Jarosław Klewski jest w kontakcie z piłkarzami co drugi dzień. Tak. Że faktycznie jest tak, jak on pisze, że oni wiedzą, że mają zaległości, wiedzą jak długo jeszcze potrwają te zaległości i wiedzą, że ostatecznie dostaną te pieniądze. Natomiast w Górniku, jeśli dochodzi do strajku, nie jestem w środku, ale jak mniemam, to jest tak, że już się znudzili. Znaczy to pokazuje totalny brak porozumienia między działaczami a drużyną. Że to są, że jestem w stanie uwierzyć, tak jak powiedziałeś, że jednak w Wiśle Kraków, no to są naczynia dość mocno połączone. Że tak było też w UKS-ie. A tutaj, że to są dwa osobne obozy. A to jest bardzo zły moment dla Górnika, żeby tak to funkcjonowało. No. Nie wiem, jak się do tego stosunkować. A ja ci właśnie powiem. Lukas Podolski dla Wirtualnej Polski powiedział, nie będę ściemniał, że jest zajebiście, skoro nie dostajemy wypłat, no nie. Zaznaczył, można powiedzieć. Jak powiedziałem, piłkarze są poirytowani. Tu jest kluczowe, odnośnie tego wszystkiego, co powiedziałeś. Bo nie ma informacji, co i jak. No. Czyli oni nawet nie rozmawiają najwyraźniej. No i z kim mają rozmawiać? No tak, ale, nie ma. No okej, ale jest jednak jakiś prezes, ktoś. Nie ma żadnej informacji, co i jak.
No musisz w takiej sytuacji jakąś komunikację prowadzić. Ja tu piłkarze najwyraźniej, no po prostu okej, nie płacimy wam i nawet nie będziemy z wami o tym rozmawiać. Mm. Sebastian Musiolik w rozmowie z Luką Pawlikiem z Gol.pl powiedział prost. Poldi nie powiedział nic odkrywczego, ale powiedział o tym otwarcie. Jest głosem szatni. Mam dokładnie takie zdanie jak on. Mogę podpisać się pod tym i cała drużyna też się może podpisać. Erik Janża też się wypowiedział w takim tonie. Wszystko się składa w jedną całość. Tak. I wszyscy się pod tym podpisują i każdy wspomina o tym, że to już są 2 miesiące, że to nie jest pierwszy raz, że to się powtarza, że dosyć często zdarzało się tak, że jakieś rzeczy były obiecywane, potem one nie były do końca dotrzymywane. Wiadomo, że władze klubu też mają swoje argumenty. Mówiłem, że ostatnio było oficjalne oświadczenie, które klub wystosował, że nie otrzymali zwyczajnie zapłaty od Gę. Jak Gę przeleje, to wtedy będą pieniądze. Ale tutaj Kuba Białek świetnie zauważył. Tym razem Kuba nie opublikował nic w tym tygodniu, więc chociaż w ten sposób uhonoruje jego obecność w programie. Uważam, że bardzo celnie. Oglądałem Weszło Polskich i Kuba zauważył. Jak ty budujesz budżet, skoro jego tak ważną kwestią, kluczową, jest sprzedaż zawodnika, co do którego latem nie miałeś żadnej pewności, że go sprzedasz za 2 miliony euro. I jak ten budżet był planowany na ten sezon? Przecież gdyby nie Jokota, którego udało się sprzedać za bardzo dobre pieniądze, no to co by teraz było? No co? To jest naprawdę szczyt. Komentarze też dominują w podobnym tonie. Przemo na Twitterze. To jest niepoważne. Chwali się publicznie tym, że doszła część pieniędzy za transfer i że za te pieniądze piłkarze sztab dostaną za jego pensję. Kacper Pasieka. Ciekawe, jakby nie kasa z transferu, to co by było? A w tym czasie Jacek Klimek, Liga Plus Ekstra, tak, jesteśmy starymi, ale zrobiliśmy 6 milionów na czarną godzinę. A Australia? Uważam, że tak trzeba rezerwować. Kupiłbym Australię, ale po co mi Australia? Nie, ja bardzo lubię hiperbolizować, ale to słowa takie dosłowne słowa pana Jacka Klimka były piękne. Jak jeszcze specjalnie powiedział, że piłkarzom trzeba płacić na czas. Oni ciężko pracują, walczą za twój klub. My, Stal Mielec, płacimy z wyprzedzeniem. Chyba jako jedni w Polsce. No ja wierzę, że robił to intencjonalnie i trochę miał lekką pompę z władz Górnika. Pozdrawiam pana Jacka. Zdecydowanie. Bardzo... I tak nie ogląda, ale pozdrawiam. Bardzo, bardzo ważne. Podoba mi się też, że odżywa ten mem, że a moglibyście podzwać... nie, moglibyście potwierdzić przelew? Potwierdzamy. Potwierdzamy. A to dzięki. To luz. To spoko. Nie, no w Górniku sytuacja będzie opanowana, no bo w razie czego to wiadomo, że jest zawsze miasto i jak nie ma transferu... No, ale no jest też teraz. No tak, to wiesz, to jak będzie sprawa na ostrzu noża, to pewnie wtedy się nagle znajdą pieniądze. Ja nie wiem, wiesz co, już z tym Górnikiem... No dostajemy tylko kolejne fakty, że tam... Brakuje tylko, żeby psy nasrały. Nie, tego nie brakuje. Tego nie brakuje. Pies wyszedł i nasrał na boisku treningowym. No tego dokładnie brakuje, tak jak zauważyłeś. Nie wiem, wystarczy, że przestaniesz żyleć na boisku, to jest totalny rozpierdziel. Górnik jest prowadzony jak modelowy Spadkowicz. Po prostu. To jest Lechia Gdańsk z zeszłego sezonu. Ma tylko, że ma dobre wyniki, dobrego trenera, dobrych piłkarzy. Którzy też powiedzieli, że za Górnik to oni walczą, dla Zabrza i połowy Gliwic zrobią to. Nigdy dość, tak. Tak. Nie, drogie Gliwice, przyjedziemy kiedyś do Gliwic, żebyście mogli nas ukarać za te wszystkie szyderstwa. Obiecuję. Tak naprawdę chcesz pewnie ruszyć na pizzę z kibicami Górnika w Gliwicach. Jest ten. Oni rozbili Raków. Po co im nie, bo oni rozbili Raków. Mogą zresztą zdobyć zaraz kolejne trofeum, kolejny Puchar Polski. Więc nie potrzebują mieć... Nieważne. No i... Tak, w Górniku pamiętajmy, że jeśli chodzi o to, z kim można pogadać, to kurczy się to grono. Dobrze, kurczy. No tak, nawet nie ma się na kogo wkurwić ze strony piłkarzy. Wcześniej można było. Matysy, przestań nas kłamać. No tak. Przestał, podszedł, już nie kłamie. To jest jakieś, w ogóle niech tam nikt nie pracuje. Niech to tylko drużyna funkcjonuje. Ale zawsze wychodzić, kopać piłkę, po co coś więcej? W takich momentach to uwielbiam sobie nakładać na to ten pewny ton. Ja nie słyszałem tego w wersji audio, ale jestem w stanie sobie wyrazić, że Małgorzata Mańka Szulik działa wprost, że tak prezes? A czy to na pewno takie potrzebne? Prezes to
teraz nie mamy prezesa i dobrze radzimy, więc po co nam prezes? Tak się wypowiadała pani prezydent miasta, po którymś zwolnieniu prezesa, nie pamiętam już którym, bo było ich sporo. No, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o Górnik Zabrze. Wydaje mi się, że będzie ciężko się odkręcić z tej spirali, w którą wpadli, bo wybory samorządowe za chwilę, bo trudno będzie znaleźć kolejny zderzak, a każdy kolejny zderzak będzie mniej wiarygodny niż poprzedni zderzak, to też trzeba zawsze uwzględniać. Piłkarze też, nawet jak nabiorą zaufania do nowego zderzaka, to jak zobaczą, że nowy zderzak jest nadal tylko zderzakiem, to też nie będą do końca tak podchodzić do tego, jak podchodzą teraz. Co ostatnio śledziłem, czy Google Glass już zmienił świat? No jak? Jednak nie. Ach. Nie przyjęła się ta moda. I wiesz co, moim zdaniem moda na niepłacenie też się nie przyjmie. No trudno. No teraz się pojawił ten trend w Ekstraklasie w pierwszej lidze. No i się nie przyjmie. Chyba. Szkoda. Jednak. Szkoda. Choć jak pokazują wyniki, dobrze. Jak czasem treningi nie są potrzebne. Chociaż z widzem może by się przydał. Tyle o Górniku? Zabrze? Tak. No powiem szczerze, że myślałem, że Michał Świerczewski. Że Michał Świerczewski to jest taki gość, który w polskiej piłce jest tym najbogatszym. Tym takim posiadającym największe możliwości. Najbardziej wpływowym pod wieloma względami. No głównie pod względem finansowym. Oczywiście jest pan Jakubas, ale widać, że on w piłce nożnej nie chce ryzykować tak dużo. Natomiast no, jak się okazuje nie. Jak się okazuje nie, jest jeszcze Cracovia. A konkretnie kibice. I to jest zdecydowanie... Kibice, deweloperzy, biznesmeni, właściciele ciężarówek, osoby z kontaktami w hiszpańskiej policji, kibice, sympatycy klubu. Prosty kibic, no nie powiem, że z Podlasia, prosty kibic z Małopolski. Tak rozpoczyna się ta kariera. No a wypączkowała na tyle, że 180 milionów złotych się pojawia, taka kwota. To dużo. O co chodzi? Chodzi generalnie o to i ujawnił to po prostu Centralne Biuro Śledcze Policji, że rozbito szajkę związaną z Cracovią w charakterze sympatii. To znaczy członkowie tej szajki sympatyzowali z Cracovią. Ja przeczytam. Ponad 2 tony przejętych narkotyków wartych w hurcie ponad 60 milionów złotych, a w detalu 180 milionów złotych. Dobre jakby przeliczniki widzę, są na bieżąco. Na 3, duża marża. Mhm. 7 osób zatrzymanych, zlikwidowane laboratorium i 2 magazyny narkotykowe. Przejęte urządzenie i półprodukty. Z zabezpieczonych półproduktów można by wyprodukować setki kilogramów mefedronu. Sprawa jest rozwojowa. Jedna dziupla, chyba warsztat samochodowy, gdzie okazało się, że za samochodami stoi tir z narkotykami. Nie, tir nie stał, ale było bardzo dużo narkotyków. Dokładnie niemal 1,5 tony marihuany i 600 kilogramów haszyszu. Nie 600 gram, 600 kilogramów haszyszu. To dużo. Narkotyki zostały przemycone z Hiszpanii, miały być rozprowadzone na terenie wielu województw w Polsce. Oczywiście zatrzymano też 2 jednostki broni palnej i nie były to jakieś pistoleciki czarnoprochowe. Wiedziałem, że to były takie M16 raczej. W wynajętym mieszkaniu w Krakowie 3,5 kg kokainy, 2 kg mefedronu, 9 litrów aminy, 3000 tabletek ekstazy. No takie dawki, no trudno powiedzieć, że... A to na własny użytek mam. Mam jaskrę i potrzebuję medycznej marihuany. To jest takie, wiecie, na weekend sobie wziąłem, nie wiedziałem, że to nielegalne, żeby mieć Nie wyznaję na tym, ile się tego bierze, po prostu tak dostałem. O skali przeprowadzonych działań może świadczyć fakt, że czynności związane z zabezpieczeniem środków odurzających trwały kilka dni, a do przewozu przejętych narkotyków użyto samochodu... Firmy przeprowadzowały. Samochodu ciężarowego z naczepą. Z naczepą. Przyczyna... Rzeczywiście się rzadko zdarza, by materiał dowodowy zabezpieczać z przyużyciem ciężarówki, chyba że jesteś meksykańskim DEA. No, powiem szczerze, że byłem w szoku. Byłem w szoku, jak to przeczytałem, bo wiem generalnie, że biznes narkotykowy rośnie w kraju. Widzę to na ulicach miast, tak naprawdę. Dobrze, że nie wychodzę na ulicę. Więc rośnie ten biznes i wiadomo, że ktoś w tę szczelinę wejdzie. A nie spodziewałem się, że wejdzie i to z takim przytupem. No, gang, który jest kojarzony z... No nie wiem, no, nie chcę jakoś uciekać w jakieś głupie słowa, ale wiadomo, że byli to ludzie, którzy sympatyzowali z jednym z krakowskich klubów. I to, co mnie tak ciekawi, to czy gdzieś u kresu ich drogi był taki, a może to wszystko zainwestujemy w Krakowie.
Nie, ja to tak sobie wyobrażam. No, to zawsze było gdzieś w sferze moich marzeń, że jak będę już bogatym człowiekiem, no niekoniecznie w taki sposób, ale w jakiś inny sposób będę bogatym człowiekiem, to jakąś część swoich obrzydliwie wielkich zarobków będę na UKS. Pablo Escobar wspiera jeden z klubów. No. Chyba Atletico Medellin. Jestem ciekawy, czy tu w pół drogi CBSP nie przerwał pięknej piłkarskiej historii. W Kolumbii tak było, że rzeczywiście kolumbijska liga, no gdzieś tam w połowie lat 80. była trochę takim realizmem magicznym. Trochę urwała się z Gabriela Garcia Marqueza. I rzeczywiście, no szkoda! Szkoda, tak jak mówisz, piękna piłkarska historia, zduszona w zarodku, wśród takich wielkich gdybań polskiej piłki, prawda? Czyli gdyby... Kuźba podał. Gdyby nie było deszczu w meczu Polska-Niemcy w 74, należy dodać, gdyby Centralne Biuro Śledcze nie powstrzymało Krakowi kibiców przed zainwestowaniem no, tych cen detalicznych, już jak nie mam, zysków ze sprzedaży detalicznej w Krakowie. Ale też wstrząsające, jak 60 milionów w hurcie, 180 detalów? Kto takie marże ma? Chyba tylko... A, w sumie nie chcę oczerniać żadnej z firm. Inflacja? Może to do. No, może to też na tej branży. To co mnie trochę zastanawia, to czy będzie tak, że Dominik, zwykły ultras z Krakowa, pracujący jako, nie wiem, powiedzmy, że kierownik marketingu w którejś z firm wysyłkowych, będzie teraz musiał naszarebolić na prześcieradle, że trzymajcie się bracia, którzy mieliście 180 milionów złotych w narkotykach zabezpieczone w magazynie. To na tyle daleko odjechało, że czasem aż trudno w to uwierzyć, będąc zwłaszcza w środku tego środowiska kibicowskiego. Właśnie to jest ten świat, o którym jak tak żyjesz w środowisku piłkarskim, tak się hej, co to jest? Ja zapomniałem o tym, że to istnieje, ale to istnieje i to istnieje dość intensywnie, nie? I nic dziwnego, że jesteś w stanie rozmawiać na równym poziomie ze Zbigniewem Jakubasem, no bo zarabiasz tyle co on tylko, a tak, że twoje spółki... To nie jest jakiś temat, który mówisz, a coś tam się wydarzyło na peryferiach. No nie, no jeśli jest to grupa, która zarabia 180 milionów złotych, to jest już grupa, która mogłaby zbudować mistrza Polski. I też, ale wiesz, mogą się też tak tłumaczyć. No co, jedni zatrzymują pociągi sygnałem GPS, a drudzy handlują. No, różne są sposoby tak, na to, żeby... Masz rację, że pan Zbyszek powinien zupełnie innego tonu używać przy dyskusji z kimś. Jest równorzędny partner. Tak, w dodatku nie zatrzymują pociągów GPS-em. No, są pewne zasady. To jest zaskakujące, ale to, czego chciałbym uniknąć, to żeby tutaj teraz jakoś drzeć szaty, że to znaczy, że już każdy kibic to jest szef gangu narkotykowego. Nie, ja nie mam wrażenia, że jesteś szefem gangu narkotykowego. Nie. Na razie jestem wiceprezesem. Jestem takim kierownikiem do spraw marketingu w gangach. Po prostu to trzeba odnotować, bo to jest coś absolutnie, skala totalnie przytłacza. Ale mimo wszystko nie wszędzie tak jest, bo w inne ciuchy bym się ubierał, gdyby wszędzie tak było. Co tam wynalazłeś? Czytałem sobie w Onecie też trochę o Krakowi i o tym wszystkim. Podoba mi się, jak jeden pan, Artur Eł, jeden z przywódców grupy, został skazany wyrokiem nieprawomocnym. 2 lata w zawieszeniu na 5. No ale nie odsiaduje, bo jest w Tajlandii i prowadzi hotel. Drakońska kara. Nie udało się go uchwycić. Drakońskie kary. Ale to jest w ogóle ciekawe też pod kątem tego, ci opowiem, bo w sumie to mi siedzi na wątrobie od dawna. Słucham cię. Że kiedyś w środowisku kibicowskim było mniej zdecydowanie ludzi, którzy szli na współpracę z prokuraturą, z policją i tak dalej. Mniej było małych świadków koronnych, nie były tak popularne przekreślone 60-tki, bo nie było aż tak wiele osób, które decydowały się na współpracę z artykułu 60. I mam teorię, może jest ona dość karkołomna, ale mimo wszystko głęboko w nią wierzę, że dopóki groziły wyroki za rzeczy związane w pewnej mierze z kibicowaniem, mniejszej lub większej, ale te słynne bójki w parku, nie wiem, odpalanie pirotechniki, rozboje, czyli kradzież szalika i inne tego typu sprawy. Rozboje spoko. Nie, no chodzi mi o to, że zakres kar za te rzeczy, które w jakikolwiek sposób się łączą jeszcze z kibicowaniem, no to zazwyczaj jest, nie wiem, 2 lata w zawieszeniu, jakieś, nie wiem, 6 miesięcy, krótki areszt, potem krótkie wysiedlenie. Nie deprecjonuję tych kar. Chodzi mi o to, że to były czyny generalnie mało
małymi karami nagradzane, znaczy kary były niskie, szkodliwość społeczna też, no nie wiem, podejrzewam, że szkodliwość społeczna bójki w parku jest niższa niż szkodliwość społeczna wprowadzenia do obrotu 60 milionów złotych. A jak się zniszczy jakiś podczas tej bójki rzadki kwiat? To wtedy tego rzadkiego kwiata już jak nie to ma. To był ostatni? To wtedy umiera gatunek. No to więc może nie Circle of life, tak to działa. I póki te kary były takie, no to ci, którzy musieli się mierzyć z tymi karami, no po prostu je odfajkowywali, wychodzili i dalej kibicowali. Natomiast kiedy świat kibicowski zagłębił się, znaczy nie cały, ale jakaś jego część, zagłębiła się w biznesy warte 60 milionów złotych w hurcie, a 180 złotych w detalu, no to wzrosła też ten zakres kar. Członek grupy przestępczej od 3 do 10 lat. Szefowanie tej grupy przestępczej, jeszcze wyższe te widełki. I w tym momencie, kiedy już nie jesteś skazany za to, że się pobyłeś w parku na rok, tylko grozi ci 10 lat odsiadki, no to idziesz na współpracę. I stąd tak wielu świadków koronnych, małych świadków koronnych, stąd tak wielu ludzi, którzy mimo, że mają wytatuowane, że z policją to nigdy, no to jednak się łamią. I łamią się nie dlatego, że łamią swoje kibicowskie reguły, tylko dlatego, że są w narkotykowym świecie, gdzie od zawsze się łamie reguły, bo to świat narkotykowy, który raczej zasad jakichś wielkich nie ma w sobie. To jest bolesne, bo dużo dinozaurów środowiska kibicowskiego też nad tym ubolewało. Ja kiedyś czytałem w magazynie Tomy Kibice taki dosyć obszerny tekst, gdzie to było zrównane trochę z sycylijską mafią, że sycylijska mafia dosyć długo miała szacunek postronnych, dlatego że po pierwsze była skuteczna w przeciwieństwie do państwa, które zapominało po prostu o istnieniu tych ludzi, a po drugie dlatego, że rozwiązywała problemy, takie często trywialne dosyć, ale rozwiązywała. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła być brutalna, w takim sensie, że zaczęła pożerać tą społeczność, w której funkcjonowała, to ta społeczność się zwyczajnie od niej odwróciła. I tak jak kiedyś była omerta, że mieszkaniec cię nie wydał, bo wiedział, że w sumie mafiozo jest zły, ale generalnie to porusza się w jakichś tam ramach, tak jak było z prohibicją w USA czy hazardem, czyli rzeczami, które w teorii nie były aż tak szkodliwe, no to w momencie, gdy dopuszczali się tych coraz grubszych czynów, no to sympatia dla nich malała nawet wtedy, kiedy były bardzo fajne, romantyczne filmy o mafii. I tu jest podobnie, że zwykli kibice no, mogą napisać, nie wiem, Seba, trzymaj się za to, że się pobyłeś w parku i cię złapali, bo w jaki sposób to wszystko reprezentujemy, w jaki sposób się z tym utożsamiamy. No ale ciężko się utożsamiać z gościem, który 60 milionów złotych nie, w detalu. Nie, ja chciałbym transparentu dla pana... Adiego? Nie, Artura. Dla Artura pana Artura, Artur, trzymaj się w tym tajskim hotelu, gdzie nie ima się ciebie nieprawomocny wyrok 2 lat w zawieszeniu na 5. No i potem... Pozdrowienia do Tajlandii. I te pytanie, co się wydarzyło, że kiedyś nie kapowali, teraz kapują? No może się wydarzyło to, że kiedyś były wyroki 10 razy niższe, bo nie dotyczyły narkotyków, tylko bujek. Mhm. I to wydaje mi się, że dlatego będzie dosyć dużo zmian na polskiej scenie kibicowskiej w najbliższym czasie, bo zwyczajnie takie rzeczy nie uchodzą płazem nigdy. Co najwyżej odciągnięte w czasie konsekwencje. No. Chcesz jeszcze coś? Nie. Dobra. To dobra. Gonzalo Fajo pokazał się z zupełnie innej strony. Nareszcie. Pokazał ludzkie oblicze. Nareszcie. Ludzie na to czekali. Tak. Ulice tym żyją. Gonzalo Fajo opublikował przeprosiny. Lubię bardzo, jak ktoś kogoś przeprasza. Mhm. Najbardziej lubię, wiesz kiedy? Jak ja sam przepraszam. Wtedy widzę u drugiej osoby, że kurde. Lubię, jak jestem przepraszany. A ja lubię, jak ludzie się cieszą, więc często przepraszam. Przepraszam za ten trend. Przepraszamy. A teraz niech może Gonzalo Fajo. Ale wiesz, bo są przeprosiny i są przeprosiny. Czasami czujesz, że ktoś szczerze przeprasza. A. Może nawet nie ma do końca, nie masz do końca przekonania, czy ta osoba ma za co przepraszać, ale widzisz, że coś w niej głęboko siedzi i potrzebuje za to przeprosić. Mhm. Tak. Czasami widzisz, że ktoś ma te przeprosiny na końcu języka, nie potrafi tego wyrazić. Ale ty wiesz, że ona to czuje. Ona to przeprasza. Są jeszcze przeprosiny typu Gonzalo Fajo. Ty przepraszasz całym sobą. Cały zmieniasz się w przeprosiny. Ta ręka przeprasza. Wsuwasz się w życie tych ludzi. Jesteś po prostu jednymi wielkimi chodzącymi przeprosinami. Golem wylewa się z ciebie ten... Te przeprosiny się z ciebie... Po prostu pękasz od tych przeprosin. I myślę, że ale to jest... Pamiętajmy, że to jest drugi biegun.
To jest drugi biegun, bo jest też ten biegun przeprosiny, takie zamieszczone na Twitterze na zamkniętym koncie od 23.01 do 23.04 po wyroku sądowym. I takie przeprosiny typu, że przepraszam posła takiego i takiego za to, że go nazywałem złodziejem z Pabianic. Nie jest złodziejem z Pabianic, tylko ze Zgierza. I tego typu przeprosiny to jest jeden biegun, a drugi biegun to jest Gosafej. Balsam. Czuję wzruszenie. Znaczy, jak wchodzisz do pokoju, gdzie, tak jak teraz, tutaj jesteśmy w Otochodzi, Piotrkowska 79, wszedłem tu i wyczułem taki przyjemny zapach. Tak się... Zapach przeprosin? Co tak ładnie pachnie? A to z laptopa, na którym są otwarte przeprosiny Gonzalo Fayo, się unosi ten przyjemny zapach przeprosin. Wiesz, poruszamy te tematy. Polskie piłki, czyli narkotyki. Maczety. Jakieś tam piłki, piłka nożna. A tu jest życie. Tak. Ja nie traktuję przeprosin Gonzalo Fayo jako przeprosin. Ja traktuję jako drogowskaz, jakim być człowiekiem. Jak żyć? Kiedyś padło takie pytanie do Donalda Tuska. Jak żyć? Gdyby dostał je Gonzalo Fayo, to by wiedział. Czy dokonać honorów, czy chciałbyś ty zapoznać? Może nie wszyscy znali z tym dziełem. Możesz to przeczytać? Motor Lublin. Oficjalna strona klubu. Jakiś rok po zdarzeniu z kuwetą. Mniej więcej, to jest ważne. Tak? Czasem dojrzewa. Tak. Lepiej dojrzeć do przeprosić. Niż tak puścić tak na odwal się. Przeprosić. Na odwal się, tak. Na odwal się to najgorsze przeprosić. Nie, lepiej dojrzeć do porządku. Albo takie wymuszone wyrokiem sądu. To nie, to tak. Nie lubimy tego. A jak płyną prosto z serca ześledzione muszą płynąć. Jakby sondę wpuścić taką medyczną tutaj, to by było widać, jak zaorty się wydostają. Na kolonoskopii byłoby widać tę chęć przeprosin Gonzalo Fayo. Tak, coś pan tu ma, a tu przeprosiny płyną panu z serca. Szczere przeprosiny płyną właśnie. Nie znaliśmy. Boże, to ja u kardiologa 10 wizyt, a to po prostu przeprosiny mi się z serca wydostawały. Dobrze, że udało się już je przelać na papier. To właśnie one, widać je nawet na USG. Takie to przeprosiny a kardiolog, na papier i Gonzalo Fayo mógł. Zdrowy, proszę przeprosić i będzie już nie będzie puścić tego. Puścić neta i będzie tak. Git. Motor Lublin, oficjalna strona klubu. Ja, niżej podpisany, Gonzalo Fayo, przepraszam panią Paulinę Maciążek za moje zachowanie polegające na naruszeniu godności osobistej pani Pauliny Maciążek w związku z pełnieniem przez panią Paulinę Maciążek funkcji rzecznika prasowego klubu Motor Lublin. Ja, niżej podpisany, Gonzalo Fayo, przepraszam pana Pawła Tomczyka za moje zachowanie, przecinek, polegające na nazwaniu pana Pawła Tomczyka alkoholikiem oraz na naruszeniu nietykalności cielesnej pana Pawła Tomczyka w dniu 5 marca 2023 rok. W związku z pełnieniem przez pana Pawła Tomczyka funkcji prezesa zarządu klubu Motor Lublin. Kropka. Gonzalo Fayo. Jest ten słynny mem. Tak. O nie, on nie płakał na Titaniku. Tak. Czy on w ogóle ma uczucia? I mężczyzna. Przeprosiny Gonzalo Fayo. Wzruszająca historia. Nie, niech ktoś spróbuje. Ja już nie mam... Niektórzy pewnie będą pytać. Leszek, no takie poruszające, że ty nie płakałeś czytając. Ja już nie mam łez. Ja się odwodniłem. Czytałem to wcześniej i się odwodniłem. Już nie mam czym płakać. Jest to tak poruszające i szczere. No naprawdę, no zalecam każdemu. Przeczytać i spróbować się nie rozpłakać. No, wyzwanie. Fantastyczna historia. Dobrze, już za nami. Teraz już tylko czekać, aż Gonzalo zrobi awans do Ekstraklasy. I tam będzie nas czarował. A wiesz, kogo nie będzie w Ekstraklasie chyba? UKS-u. Dariusza Marca. A, to też. Dariusz Marzec nie jest już trenerem pod Beskidzia Bielsko-Biała. Co w pierwszej części programu zauważyłeś, że już oficjalnie? A ja nie zauważyłem, bo wczoraj byłem wlepiony we flash scora, śledząc, czy Wisła zdobywa gola w 119 minucie, czy nie.
W 109. Dariusz Marzec nie jest trenerem. Ukazała się ta informacja o 22.26. O zwolnieniu mówiło się już od paru dobrych dni. To jest komentarz Błażeja Wintera ze Sport.pl. Nawet nie trzeba mówić, bo Kuba wiesz, jak to jest. Trener czuje ten zapach. Trener czuje zwolnienie. Tak. Czasem potrafi ruch wyprzedzający jakiś zrobić. Jesteśmy już na tak długo, Kuba, w tym biznesie, że no są pewne takie nieodzowne znaki zmiany trenera. Jak Iwan Dżerdziewicz powiedział, że jego piłkarze obstrali zbroję, to wiedziałeś, że możesz szukać innej pracy. To są klasyczne hasła, które padają tuż przed zwolnieniem. Dariusz Marzec również jest autorem nieśmiertelnych już klasyków. Nie boję się nazwać tego sabotażem. To dobre pytanie do quizu na przykład. Trzeba Pawłowi Paczowi wysłać. Nie boję się nazwać tego sabotażem. Czy tak powiedział, i tutaj szukasz na przykład, kurczę, jakieś takie popularne zdrady, Sycylijczyk wobec swojego partnera w powieści Mario Puzo? Czy to ktoś recenzujący poczynania piątej kolumny Grzegorza Brauna w Konfederacji? Nie boję się nazwać tego sabotażu. Czy to powiedział Dariusz Marzec o jednym ze zmienników podczas meczu pod Beskidzia Bielsko-Biała? Otóż to Dariusz Marzec o jednym ze zmienników. Wyrzucił go z zespołu, ale nie wiem, czy nie zostanie przywrócony pan Samuel Nosiri. Mowa o Samuel Nosiri, który szedł za Martą Martinaga. Lubię też te nazwiska. Przesunięty. Nie wszystkie przeprowadzone zmiany się udały. To, co on zrobił, wchodząc na boisko, w tej chwili przesunął go do drugiej drużyny. Nie będę czegoś takiego tolerował, że zawodnicy, którzy wchodzą, zamiast dać impuls, tak jak Kisiel i pomóc zespołowi, grają w drugą stronę, z przeciwnikiem. Nie ma na to miejsca. Powiedzieć, że jesteśmy frajerami, to tak jakbyśmy nic nie mówili. Nie ma odpowiedzialności u niektórych zawodników i to się ciągnie już od jesieni. Ale tu jest ciekawy kontekst, że Nosiri nie zagrał ani razu wcześniej. No i pytali ludzie, dlaczego nie gra na Siri? I Dariusz Marzec im odpowiedział, proszę tak, teraz tak, widzicie. To na tej zasadzie trochę. Widzicie? Tak, no i myślę, że hasło, które możesz już przyjąć. Powiedzieć, że jesteśmy frajerami, to tak, jakby nic nie powiedzieć. Dokładnie 4 dni dzieli tę wypowiedź od wypowiedzi dziękujemy Tadeusz Marzec za zaangażowanie. Ciekawy jestem, czy jest jakieś poruszające oświadczenie na stronie pod Beskidzia. Sprawdź. Zawsze warto zerknąć na stronę pod Beskidzia. Jestem przekonany, że pożegnanie jest ciepłe. Mimo wszystko długo razem spędzili. Pod Beskidzie dużo... chyba spadnie, nie? Nie jest to wykluczone. Zresztą razem z Zagłębiem Sosnowiec. Tak to jest. Szybki powrót do Ekstraklasy czasem się nie udaje. Czasem następuje faktycznie istotnie zmiana ligi. Ale nie w tę stronę. W tę drugą. W tę drugą mańkę. Ja wszedłem. Jest na Twitterze pod Beskidzia. Taka ciepła informacja. Dariusz Marzec nie jest już trenerem pod Beskidzia. Bardzo sympatyczne, miłe. No. Dobra, ja wchodzę na stronę główną teraz. No i mi się ładuje na razie. Ja mam. Dariusz Marzec nie jest już trenerem pod Beskidzia. Dariusz Marzec przestał pełnić funkcję. Też mi się nie chce wczytać. Ja czytam Szymona Jęczyka, który, jeśli ktoś zna się na pierwszej lidze, to na pewno Szymon. Szymon jest krytyczny, bez pana Darka. Co potrafi Dariusz Marzec? Zwyzywać zespół od frajerów po słabym meczu, zesłać piłkarza do rezerw podczas konferencji prasowej. Czego nie potrafi Dariusz Marzec? Sprawić, że jego zespół cokolwiek zaprezentuje na boisku. Po domowej porażce z Motorem Lublin Dariusz Marzec przestał być szkoleniowcem górali. Dziękujemy za pracę w klubie i życzymy powodzenia w dalszej karierze. To wszystko, jeśli chodzi o Dariusza Marca. No cóż. Dosyć szybki to był romans generalnie. Dosyć mało owocny. Ale to nie jest top niedawno zakończonych, niezbyt owocnych romansów w polskiej piłce. Bo nie wiem, czy wiesz. Znaczy inaczej, nie. Ja wiem, że nie wiesz. No. Nie będzie już Tomasa Podstawskiego w Ruchu Chorzów. No wiem. Kontrakt 29-letniego tak. Środkowego pomocnika z Ruchem został rozwiązany za prezydent stron. Tak, słyszałem o tym. No i co teraz myślisz o tym? No. Wierzyłem w niego. Pamiętam nasz skarb kibica. No i co teraz? Podstawski to jest top, jeśli chodzi o piłkarzy przymierzonych do reprezentacji Polski. Ale nowa gwiazda Ekstraklasy może zagrać w reprezentacji Polski. Tomasz Podstawski wyrósł na nową gwiazdę. Piłkarz Pogoni może zagrać w reprezentacji Polski u Jerzego Brzęczka. Niedługo odbierze polski paszport. Zastanawiasz się, jak dawno temu to było? Zgadniesz rok? 2020. 2018. Ach, myślałem. Szkoda. Włodzimierz jest Polakiem, grał w koszykówkę w Astorii Bydgoszcz. A niestety teraz to już tylko
Ciekawostka. 18 września do nas wrócił, jeśli dobrze pamiętam. Więc to też była dość krótka przygoda. Ale bardzo ciekawe słowa z tamtego materiału. Podstawskiego. 2018 rok. Podstawski przymierzał reprezentację Polski. Z który zgadnij, co powiedział? Liczę, że jeszcze Portugalia się tak. Spoiler. Nie zainteresowałeś. Ajajajajaj. Szkoda strasznie. Tak jak gwiazda młodzieżówek. Z tego co wiem, to Podstawski był tam kapitanem reprezentacji Portugalii przez ileś lat. Nie wiem, czy nawet nie pojechał na igrzyska któreś. Nie wiem, czy ruch się utrzymał bez Podstawskiego. Mam wątpliwości. Komentarze? Tak, o, chyba czas. Mogę zacząć? Tak, tak. Piątkowe komentarze, które odbyły się po Euro w pierdolu. User 33333. No taki login chyba jakiś z automatu się wygenerował, ale znakomity komentarz. Przypadkowo zdarzyło się, że oglądaliśmy ten mecz całą rodziną. Zdarza się średnio raz na 10 lat. Świetna reklama polskiej piłki klubowej. No tak, no jak śledzisz polską piłkę, częścią tego doświadczenia jest wstydzenie się przed swoją rodziną, że zajmujesz się właśnie tym. Niewiele jest jakby dla naszych rodzin bardziej haniebnych zajęć, na które moglibyśmy wydawać nasz wolny czas. Kurde, ale powiem ci szczerze, że to z całą rodziną zawsze czuję taki dyskomfort. Nie oglądam z całą rodziną meczu. Jak właśnie sobie wolę wyobrażam, sam. Nie? Że no, nie, kurczę, nie, nie. No, słuchajcie, pokażę wam coś fajnego. Co? Mecz. Eleven footballers, one ball. In Molde. O, ty z wyrolu. Co ty mnie tu pokazujesz? Tak to właśnie jest z tym zapraszaniem całej rodziny. Nie jestem w stanie dalej czytać. Muszę się wyśmiać. Musisz przejąć. Dobrze, to ja przeczytam w takim razie jeden wtorkowy. We wtorek rozmawialiśmy sobie o cyrku Korona, czyli o tym, jak prezydent Bohdan Wenta na finiszu swojej kadencji postanowił w Koronie Kielce wreszcie wprowadzić zmiany, które są bardzo potrzebne w Koronie Kielce. Adam O. Ostatniego dnia prezydent Bohdan Wenta nasra do głównego zbiornika w wodociągach, wywiesi wielką flagę Krzona Ratuszu i zmieni nazwę miasta na Miasto Warchołów. W ogóle dalej jest Szymon 3409 i ogłosi prezesem klubu Wenta Korona Kielce pana Stępniewskiego, po czym sprzeda Radomiakowi prawa do loga, barw i tradycji sportowych Korony. A Sobulec 1328 lajkuje, bo chce usłyszeć, jak Leszek mówi nasra albo Kuba. Więc padło na mnie, to ja czytałem ten komentarz. Przeczytam od razu też drugi i trzeci, bo są bardzo ściśle powiązane. Zibiwoj 5347. Manewr kielecki to znany od wieków ruch pod tytułem musimy się rozstać, bo ja nie zasługuję na kogoś takiego jak ty. Trochę tak. Pan Dulnik jest tak wspaniałym człowiekiem, że nie może już dalej być w Koronie. Jest tak cudowny, że Korona na niego nie zasługuje. Panie Dulnik, zapraszamy do Realu, do Barcelony, gdziekolwiek. Siemanko Kolanko. Bohdan Wenta po prostu rzutem na taśmę przepisze na żonę całe Kielce, a ta sprzedaje potem firmie Calvin Klein, który przecież już od dawna ostrzy sobie zęby na ten łakomy kąsek. Tak to wygląda w komentarzach wtorkowych, chociaż jeszcze jest jedno dotyczące pana chłopka, który niczemu nie zawinił. Tramwajarz Bartek 8783. Pan chłopek pokazał nam, jak z perspektywy NPC, non-playing character, wygląda obserwowanie gracza z buildem pod charyzmę. Tak mniej więcej wyglądała ta konferencja. No, to są wtorkowe. Wyśmiałeś się w międzyczasie? Tak. Dobrze. Czytałeś biblijny komentarz odnośnie Kazimierza Maskala? Nie. No to zobaczę. DFHFHJD6158. A już wiem, dobra. W temacie karuzeli trenerskiej ŁKS-u warto pamiętać o tym, co mówi pismo. Tak, to już odpowiedział mu ŁKS, choćby wszyscy zwątpili w ciebie. Ja nigdy nie zwątpię. Kazimierz Moskal mu rzekł, zaprawdę powiadam ci, jeszcze w tym sezonie, zanim będziesz w pierwszej lidze, 3 razy się mnie wyprzesz i zmienisz trenera. Na to ŁKS, choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Ten komentarz jest dosyć długi, rzeczywiście parafrazuję. Pismo Święte dość dokładnie. Na ile to było wierne, jak tak czytałeś? Wiesz co? Mnie zaskoczyło jedno, bo tam aż się prosiło o to, że nim ŁKS 3 mecze wygra, się z mnie zapie. Tam było chyba nim Kur 3 razy zapieje w oryginale. I właśnie Kur zapiał 3 razy i wtedy Piotr się uświadomił i gorzko zapłakał. A tutaj wyobrażam sobie, że nim ŁKS wygra 3 mecze w Ekstraklasie, to mnie 3 razy zmieni. I co? I mamy 3 trenerów, 2 zwycięstwa. Ale doceniam biblijne parafrazy. Ja też.
To bardzo cenne, ciekawe. Paweł Żelazny. Chciałbym tam o ratowaniu Mojżesza. Ale musimy zrobić. Tak. Jak się mówię. Ja się przymierzam do rzeczywiście czytania Biblii i zrobienia jakichś takich najlepszych fragmentów. Zerknęliśmy w Stary Testament to ostatnio. To jest wyzwanie na ten rok. Zrobić Stary Testament. Jak uratowano Mojżesza. Słuchajcie, powiem tak, nie wpisujcie w Google, jak żona uratowała Mojżesza przed Bogiem. Naprawdę, nie polecam. Zrobimy to. Recenzja Starego Testamentu. Robić. Co tam jeszcze masz ciekawego? Paweł Żelazny. Nie szukałbym dziury w całym i najmniej za tę porażkę winiłbym piłkarzy Legii i trenera. Za to powiedziałbym, że wystąpiło wiele niesprzyjających okoliczności. W Europie nie ma słabych drużyn. Groźnie brzmiąca nazwa przeciwnika. Sprzedaż Muczego. Akurat wpaść nie chciało nic. Sędzia uwziął się na Legię. Piłkarze Molde kopali po nogach. Kibice Molde prowokowali. Poza tym Legia chce się skupić na Mistrzostwie Polski. No mecz u siebie nie pomógł. Głośny doping. Zmęczenie podróżą do i z Norwegii. Zmęczenie początkiem rundy wiosennej. Zmęczenie życiem. W ogóle zmęczenie. Ciężkie nogi. Za ciepłe jak na luty. Za mokra murawa. Za sucha murawa. Za niskie ciśnienie atmosferyczne. Za wysokie ciśnienie atmosferyczne. Za silny wiatr. Za słaby wiatr. Opady. Brak opadów, niesprzyjająca faza księżyca, niekorzystny układ planet, istnienie Lecha i Rakowa, brak rozkrzyknięcia, czy Małysz podparł skok na 151,5 metra w Willingen, niestrzelony karny Błaszczykowskiego z Portugalią i wiele innych. No ja się zgadzam z Pawłem. To ogólne zmęczenie. Ogólne zmęczenie. No tak, tak. Nie jest łatwo. Epic Killstreak wyróżnia twoje powiedzenie. Chciałbym rzeczywiście, żeby ono aż tak łatwo nie przepadło. Rozmawialiśmy tydzień temu o czasie z gumy dla prezesów. Tak. Czas płynie inaczej i twój tekst, czas to przeszłość. No, tak. Czas to przeszłość, tak jest. Bo ja już trochę o nim zapomniałem, a on nie powinien zapomnieć. Będę w takich nietypowych momentach przypominał, że czas to przeszłość. Mhm. Spider Gyr, tu przechodzimy do mojego bardzo ulubionego segmentu, czyli komentarze, które kompletnie nie były lajkowane, a uważam, że są. Tak. Mhm. Spider Gyr, jak śpiewali kultowi Electric Rude Boys, rzeczywistość. Ach. Zostanie rzeczywistością nawet wtedy, kiedy na maksa przestaniesz w nią wierzyć. A słucham do teraz. Często lubię sobie słuchać. Lubię sobie puścić i drugi to ty wiesz, że słońce z deszczem wywołuje tęczę. No. Włodarze polskich klubów i miast mogliby zapoznać się z klasykami zamiast kontrolować beef z Izraelia. Tak. Bardzo mądre. Rzeczywiście ta piosenka powinna być hymnem wielu, przede wszystkim klubów miejskich, ale nie tylko. W ogóle rzeczywistość. Warto szanować rzeczywistość. Wróg. Bo ona istnieje. Znaczy to jest taki wróg jak Raków do zeszłego sezonu. Tak. No nie musisz darzyć go sympatią, ale szanujesz. Tak, tak. No a jeszcze mieć rzeczywistość jako sojusznika. No nie, no tyle to nie. Tak jak mieć po swojej stronie Marcosa Alvareza. 5-5 kocik. Główną rolę w filmie biograficznym o Waldemarze Forneliku powinien zagrać Robert Pattinson, a sędziego Damiana Kosa Czosnek. Tak, to jest dobre. Karol 647. Panowie, a propos tramwajów, to strajk rolników blokuje rozwój młodzieżowców w Polsce, ponieważ zablokowali przejazdy tramwajów. Tramwaje nie jeżdżą, to jest najgorsze. Tramwajami. Ciekawe, co tam u pana tego. Na pewno trzeba obejrzeć. Rozmawialiśmy też dużo o tym, że pan Andrzej Kotala zawsze w swoich hasłach wyborczych jakoś mieści ruch. Ruch tak? Dla Chorzowa, dobry ruch. To był długi odcinek w ogóle. Prawie tak długi jak ten dzisiejszy chyba. Tak. I tutaj Rowerek ma propozycję dla kandydata przeciwnika Kotala i zostaliśmy wyruchani. Krótkie. Tak. Takie. No tyle. Zwięzłe. Dobra, przede wszystkim was przepraszam, że dzisiaj tak długo to trwało, ale zebrało się tematów. Zebrało się tematów, bo we wtorek tylko koronę żeśmy maglowali, więc musieliśmy dzisiaj dosyć dużo czasu poświęcić temu wszystkiemu. Dziękujemy za to, że byliście z nami, że byliście z nami na czacie, że byliście z nami we wtorek i w ogóle. Zapraszamy was już teraz z tego miejsca bardzo serdecznie na poniedziałkowy Uniwersum Ekstraklasy oraz na nasz wtorkowy poranek o 8:30. Doszła też nowa pozycja w naszym line-upie. W 8:30. W czwartki, tętno piłki. Wciąż tętno piłki. Przymierzamy się do realizacji futbolu, tylko futbolu. To nie, musi być to raz na kwartał. I to trzeba się przygotować do tego. Tak. Garnitury, to nie może być pozycja co tydzień, bo się opatrzy. Marynary. Futbolu. Kryzys polskiej piłki. Debata. Debata wielka.
za mało Polaków w reprezentacji Polski. Za dużo Polaków. Polski. Ciągle się kłócą. Bo czy tak należy zlikwidować opady podczas meczów reprezentacji? Nie grać deszczu. Może nie grać meczów w ogóle. Ale też ja bym był za tym, żeby był flash po zagranicznych ligach. Jak ci się podobał Robert Lewandowski wczoraj? Nie oglądałem. Ja też nie. Dobrze. Jak ci się podobał Jakub Kiwior wczoraj? Nie oglądałem. Ja też nie. Dobrze. Dalej idziemy. Czyli tak ja już też widzę taki podział, że ty zawsze masz insiderskie informacje z klubów, a Julek zna każdego. Tak, jak ostatnio. Rozmawiałem ostatnio z Arsenem Wengerem. Arsen Wenger powiedział mi, że właśnie tutaj jest dobra robota robiona. Arsen Wenger to jest jego taki ulubiony motto. Dobra robota jest robiona. Tak. Każdemu to powiedzmy. Jedliśmy makowca na imieninach jego żony. Arsen Wenger. Także zrobimy futbol futbolu, ale to trzeba naprawdę dopracować, a nie poważny cykl co czwartek. Tętno piłki będzie bez nas, bo my w czwartki nagrywamy nasz program na piątek, ale to nie znaczy, że nie będzie tam licznych, ciekawych treści. No to właśnie raczej sugeruję. Tak. Serdecznie polecamy, mamy bardzo dużo programów już w naszej ramówce i coraz więcej jest. Ta oferta jest szeroka. Każdego poranka można sobie włączyć nasz kanał. Tak jest, od poniedziałku obejrzeć. Do piątku coś nadajemy na kanale. Ja polecam jeszcze ten quiz rzeczywiście z Kowalem, autorem Przemek Langier. Przemek, bardzo się cieszę, że w takim właśnie nowym wydaniu poznany, bo dużo spogląda jego przemowy, ale nie mieli okazji poznać takiego Przemka, który wymyśla to, czy Kowal odbierał trofeum od PZPN w szlafroku, w żonobijce, czy w koszulce Jarego Litmanena. I te odpowiedzi były fantastyczne. Udało się utrzymać gardę z pokory, choć korciło, żeby powiedzieć, że nie o każdym kanale można powiedzieć, że ma codziennie propozycje na poranek. A nasz ma. Więc ten. No i rzeczywiście zniszczyłeś to. Trudno. Sponsorem kanału jest Superbet. Na najbliższy weekend macie propozycję na bramkę w meczu Legia Pogoń lub bramkę w meczu Raków Lech. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie. Hazard wiąże się z ryzykiem. Minimalna stawka kuponu to 2 zł. Wszystkie są szczegóły i w opisie, i w komentarzu przypiętym pod filmem. Dobrze. I zapraszam do subskrypcji, jeśli chcecie, bo to nam pomaga robić różne głupoty. Także jeśli oglądacie nas regularnie, a do tej pory tego nie daliście tego suba, no to dajcie, będzie nam łatwiej powiedzieć, słuchajcie, potrzebujemy naprawdę bardzo dużego studia, bo chcemy zrobić futbol futbolu, w którym będziemy zmyślać insajderskie informacje i debatować o tym, czy jest za dużo Polaków w reprezentacji Polski. Nie musimy marynary sobie kupić w ogóle. Nie musimy marynary. I po prostu nasze szefostwo powie, dobra, to zróbmy to, ale łatwiej to powie, jak będziemy mieli po prostu więcej subskrypcji. Tak, jest to możliwe bardzo. Mówimy szczerze wam, jak to jest z tymi subami. No tak to wygląda. Że tego potrzebujemy przy negocjacjach również ze sponsorami. Dziękuję Jackowi. O to chodzi. Piotrkowska 79. Niezmiennie was zapraszamy do lokalu. Dziękuję Mateuszowi, który tutaj od 4 godzin stoi. Dziękujemy. No Jacek to w ogóle był wczoraj w Krakowie. On nawet nie spał. Wrócił o 5 i przyszedł tutaj. No naprawdę, to już... Ja stwierdziłem, że będę już cały czas mówił, że jestem prosto ze Szczecina gdzieś. Prosto ze Szczecina przyszedłem. Ja przyszedłem tutaj prosto ze Szczecina, bo byłem w Szczecinie i prosto ze Szczecina przyszedłem. Duży szacunek dla wszystkich wyjazdowiczów w całej Polsce, niezależnie od barw klubowych. To wy jesteście solą tego sportu, kochani. Choć niewielu to tak postrzega, ale ja tak. Więc duży szacunek dla wszystkich, którzy wczoraj, w środku tygodnia ruszyli w wielki świat podróżować i zwiedzać, oglądać mecze swoich ukochanych drużyn. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemanko.